dzień dobry, państewku. Cześć, kochani, witajcie serdecznie. Nie wiem, czy coś pisaliście na czacie, ale coś, nie mam nic na czacie, więc kurde. No. Cześć wam, cześć wam. Muszę jedną rzecz sprawdzić. Czy ja przypadkiem, kuźwa, nie włączyłem czatu tylko dla subskrybentów? Bo ostatnio mi YouTube zeruje każde ustawienia czatu i kurczę, z automatu ustawia czat tylko dla subskrybentów. No pewnie, że tak. Dobra, i to ja już zmieniam. O, właśnie. Już zmieniam. Już powinni wszyscy móc pisać na czacie. No, cześć wam. Cześć, Tamer Kamero. Cześć, Tomeczku Mieziński. Rafałku, witaj serdecznie. Daniel, Gerard, witajcie. Witajcie serdecznie. Ojejku, na wyborowym live'ie. Czwartek. Powoli zbliża się koniec tygodnia. O. Ale pracowity tydzień. Pracowity tydzień i konstruktywny tydzień, więc jestem zadowolony. No. Cześć, Basiu, witaj. No, powinno być już teraz możliwość, żeby każdy na czacie pisał. No, YouTube mi z automatu włącza czat tylko dla subskrybentów i jeżeli nie odkliknę tego, to tylko subskrybenci mogą pisać, a nie na tym to polega. No. Cześć, Mareczku, witaj. Słuchajcie, okropnie mnie suszy. Jadłem. Kupiłem sobie u wroga, u Niemców, w sensie w Lidlu, orzeszki. Tak, takie do pochrupania. Pikantne. Ja pierdzielę, jakie France ostre, jak mi ryj to wypaliło. Normalnie smaku nie czuję, suszy mnie jak cholera. Więc cały czas mlaskam się, rozpiję. O, już dzbanek kompotu przygotowałem na dzisiejszego live'a. No i będę co chwilę popijał. No i tak, rybaczki moje kochane. Dzisiaj fotopogaduchy z fotogarażem, więc sobie i poobrabiamy wasze zdjęcia. I także... I także sobie po prostu będziemy gadać. Czyli tak jak zwykle w sumie, czyli tak jak zwykle. Okej, ja oczywiście jeszcze ostatnich waszych zdjęć z ptaszkami nie wyeksportowałem, nie wysłałem. Także z góry przepraszać. Nie było kiedy. Za to, słuchajcie, dzisiaj jednak stwierdziłem, że robimy wyborowy kalendarz 2023 i takowy dzisiaj stworzyłem. Przesłałem do labu do druku. Myślę, że za parę dni będzie, więc będę się chwalił. I podejrzewam, że zrobię po prostu przedsprzedaż. Przedsprzedaży, więc to będzie miał ochotę, to będzie można sobie zakupić takowy kalendarzyk. Będzie to format A3. Około A3, o że tak powiem. Jeżeli się uda, to troszeczkę większy, taki nieformatowy, niewymiarowy. O, tak to określę. No, 12-stronny plus okładka. Daniel, siemanko. I Mareczek, i Małgosia kochana. Witaj, Małgosiu. Marcin, siemanko. Małgosiu, nie z wasabi, ale z chili. Kurde. Takie orzeszki w cieście takim chrupiącym, nie? Tak, chcę pochrupać. No, pisało pikantne, to ja myślę, że to będzie coś na zasadzie jakieś chipsy, nie? Czy tego typu rzeczy. Ja pierniczę. Jeden ogień w gębie. Jedna kapsaicyna. Masakra. Żona mnie uratowała tylko tym, że kupiła mi na deser jogurt z Kira waniliowy. I ten jogurt, bo wiecie, jak poparzycie ryj kapsaicyną, a właśnie to, co jest ostre w wasabi, w
papryczce, chili szczególnie, w pieprzu, to ten związek, który tak pali, to się nazywa kapsaicyna. No i najlepsze na kapsaicynę jest, żeby złagodzić, to żadna woda, nic z tego, tylko nabiał. Najlepsze jest mleko, ale tutaj się bałem, żebym po prostu ja wypił szklankę mleka, czy ile to... Że z kibla potem nie zejdę, bo ja tak mamy, trochę mam alergię na laktozę. W sumie ja mleko bez laktozy piję, więc nie powinno być źle. No ale to jeszcze po obiedzie, to ja bym mlekiem przepił, to mogło być różnie. No i tak podejrzewam, że po tych orzeszkach jutro będzie drugi raz paliło. Dobry wieczór Fotełko, witaj. Ach, o Jagusiu, siemanko. Na ślinotok jak głupi, kurde. Przecież to było ze 3 godziny temu, jak nie jadłem. Ale do tej pory pali. No i ten serek, ten jogurt typu norweskiego, czy tam islandzkiego. Ten skir w każdym razie mi złagodził dopiero gardzioło. Bo tak to się dzieje mi. No tak nie czułem, że garstka jedna, druga, taka, nie, że to tak, nie, ale kurde, o Jezu, na co zrobić? Schudnę w oczach, tak, jakby wychlusta wszystko ze mnie i będzie polić jeszcze, nie, po raz drugi. No to jak prawdziwy kebab pali dwa razy, nie? Gdy się go je i drugi raz na kolejnego dnia. No. Na razie już propos palenia to trzeba wyczyścić fajeczkę. Kurde, jak się już cała zanagarowała. Trzeba już ją nożem obskrobać. Kurde, kupiłem sobie fajny taki gadżecik do czyszczenia komina w fajce z nagaru. O, takie coś. To cholera jasna. No, troszeczkę jest za mały na moją fajkę. I mojej fajki nim nie przeczyszczę. Tą starą fajkę tak, ale tą obecną nie. Troszkę mam węższy kominek, więc trudno. Trzeba drzeć nożem. Ja Gerard trunków prawie nic nie pijam, bo to nigdy nie wiadomo kiedy... Nie to, że mnie lubił, ale nigdy nie wiadomo kiedy mnie najdzie, żeby gdzieś autem jechać. A zazwyczaj mi nachodzi jak wypiję, więc wolę nie pić, być mobilny. Przepraszam, że nie patrzę, ale po prostu... O! Dobra, trochę odnagarowane. Przecież to już tragedia się tu działa, co fajka. Centymetr mniejsza średnica. Nie no, centymetr nie, ale parę milimetrów, bo ją zwęziło. No Daniel, ja tutaj to faję na tych live'ach, to palę jak głupi, kurczę. No ale co zrobić, lubię. Jak tam ogląda ktoś z was meczyk? Co kobieta? Uciekła ci na podwórko? Tak, wstała. Dawaj ją tu, jak masz ją. Co to za uciekanie? Wstała tak w dupę, że aż mi rękę. W dupę kotek dostał? Oj. Kot na podwórko spierdzielił. Uciekła Pauli. Oj, dziad jeden. No chodź, bunieczku, chodź. No, nie chcę posiedzieć tu z nami. My ją tak samo i nie puszczamy, bo boimy się, że
że jej się coś stanie, że ją auto rozjedzie czy coś. Ona panicznie boi się samochodów jeżdżących, a u nas tutaj zapierdzielają trochę przy drodze wojewódzkiej mieszkami. I się boję, że coś jej się stanie. Znaczy wychodzi na podwórko, ale z nami, o, tak powiem. Ale to jest domowy sierściuch. Powitać, Areczku, powitać. A nie, ja dzisiaj z góry na początku live'a przypomnę, że są taka opcja jest na YouTubie. Jak coś lubicie, coś wam się podoba i tego typu rzeczy, to można dać łapkę w górę. No, ja o tą łapkę będę prosił. Tak, i kto jeszcze nie subskrybuje kanału, to zapraszam do subskrypcji. Kochani, czy są jakieś propozycje na tematy dzisiejszego live'a? Oczywiście, kto chce wysłać jeszcze zdjęcia do obróbki, to w opisie live'a jest link do skrawkowego uploadu i tam możecie przez skrawkowy upload wysyłać zdjęcia. I ja tutaj parę zdjęć pobrałem, bo jeszcze były. Jeszcze zostały dosłane. O, teraz widzę, Daniel dosłał. Daniel Lejnat. Zapiszemy Daniela. O, okej, okay, pyk. Także jak ktoś ma ochotę jeszcze, to można wysyłać. Może się załapie na dzisiejszy live. Cieszę się, Daniel, że się podoba. Z gaśnicą do toalety, raczej chyba z sudokremem. Zdjęcie z trawą, którą gryzi nasi wczoraj. Idź, nie mówmy o wczorajszym meczu. A i tak będziemy mówić. Ja to powinienem zrobić live z tego, jak oglądam mecz. To byłby hit. Przecież ja normalnie z zawału bym dostał. Cierpiałem, północy spać nie mogłem potem. Wolo Boga. Także no co zrobić? Co zrobić? O, widzisz, Gerard. A u mnie lisy chodzą. Chodzą u mnie lisy po podwórku. Moja łazi po sąsiadach, nie sąsiada, bo tam są inne kotki. Czy u wujka są koty i u sąsiada są jeszcze koty. I ona sobie łazi, bo jest zaprzyjaźniona z nimi, bo w sumie się razem wychowywała. Z innymi małymi kotkami, które są już duże jak nasza i się bawią, nie? Najczęściej przychodzą tu do niej, na nasze podwórko. No i moja to jest szałaput totalny na podwórku, w sensie widzi drzewo, a ja mam ich pełno. Wyłazi na te drzewa, potem jest czasami, czas się zdarzy, że trzeba z drabiną po nią włazić, bo jest miauczenia wszystkiego, także masakra. Ja wiem, że taki przebieg meczu był pewny. Panie, ale ja nawet, kurczę, ja każdy mecz strasznie przeżywam. O tak powiem, każdy. Każdy. Wiadomo jest, jak będzie. Wiadomo jest, jak jest nasze szczęście zawsze naszej drużyny. Wiadomo jest, że mogą być dobrą drużyną, ale no, nasz polski stres, jak dopadnie, to jest masakra i... Bo to tak każdemu jest zawsze dobrze się mówi, nie? A ja to bym zrobił, a tu jak tu biegniesz, a patałachu, a czego podajesz ten do tego? Kurde, no też tak do Pauli wczoraj mówię, a kurde, tak narzekam, a... Mówię, Paulus, jakbym wyszedł na to boisko, to pewnie jakbym wyszedł z szatni, to już bym zawału dostał ze stresu, z nerwów. Także nie mówiąc już o tym, że w pierwszych 30 sekundach ruchu na murawie to już by mnie chyba walcem ściągali. Znaczy nie walcem, tylko tym buldożerem, ładowarko koparku. By mnie zdzierali z tej murawy. Spokojnie, to była nasza taktyka, to była nasza... Nie mogliśmy się zmęczyć, no. Tylko do tej pory nie wiem, jak wyglądał ten bramkarz Argentyny, bo go w ogóle nie pokazywali na tej transmisji. W ogóle go nie było. No, Wojtuś uratował sytuację, uratował.
Dlaczego Siersiek uciekł? Na podwórko, co? Leży na fotelu. A. Meniu robi. Znaczy, wpuszczę troszkę świeżego powietrza. Znaczy, rozstrzelnię sobie okno, które jest koło mnie. Bo to, Anguś, jest nasza taktyka. Grać tak, żeby się żadna inna z drużyn nie połapała, o co w tej grze chodzi. Nawet nasi się nie mogą połapać. To jest polska taktyka. Obrona Częstochowy. No a propos, moja nie chce przychodzić, jak się ją woła. Zna swoje imię dobrze. Ale tak to jak gdzieś to nie chcę przychodzić. No, to jeszcze młoda jest, głupia. Natomiast pieszczok coraz większy. Może będzie nam tu na live przeszkadzać i włazić na mnie. Do pieszczot Bona tak ma, szczególnie jak się coś robi. A ostatnio to coraz bardziej. Ile ona będzie miała, Bunia? Ona jest z marca, to kwiecień. Maj, czerwiec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień. Wrzesień, październik, listopad, no. Teraz gdzieś 8 miesięcy będzie kończyć. Także jest nastolatka. Taki głupi wiek, nie? Mogę wszystko, świat jest przede mną. Zobaczymy, czy jakieś zdjęcia dosłaliście. Nie, na razie nie. I teraz Paula siedzi i ogląda swoją ulubioną drużynę. Tak. Moja żona to jest zawsze za wrogiem. I ogląda, jak wróg gra dzisiaj z Kostaryką, nie? Tak. Znowuż mało ludzi na live'ie. Znowuż mało ludzi na live'ie, no. Kurde, 41 osób, 42. Bo pewnie mecze oglądają. Chociaż z drugiej strony na Facebooku tylko na grupie dałem i patronom informację o tym, że jest live dzisiaj. Ale no wiadomo było, że jest live dzisiaj. Także no czasami nie daję nigdzie powiadomienia, bo chcę zobaczyć, jak sam YouTube powiadamia, ile jest potem osób, nie? No, a tak to będzie miało ochotę, to będzie zapis. Patroni zdecydowali, że zapisy wszystkich live'ów z fotogaraży i tego typu będą dostępne na kanale, będą publiczne dla wszystkich, więc zresztą już od jakiegoś czasu widzicie, że zostawiam je publiczne, więc będą publiczne. No. Hejo Henry. Witaj. Tak, czytałem maila. Dziękuję ci bardzo, Henry. Wielkie dzięki. No mogli się odzwyczaić, kurczę, bo przecież miałem tutaj przerw na tym kanale, że ja dziękuję. No, tak samo Patryk dzisiaj pisał, że możliwe, że na niedzielę będzie vlog zrobiony. Ale zobaczymy. Ja to już bym chciał, żeby był. Ja, Mareczku, też wolę siebie niż mecz, no. Co mi tam tak skwierczy? O, teraz. Co, Bunieczku? Mówisz, leżysz sobie, tak? Siersiu jeden. Leżysz sobie. Uciekłaś na Polko? Ty, łobuzie, ty. Przyjdziesz? Chodź. Kici, kici. Nie. Yeah. Teraz trzeba leżeć. Cześć, Kasiu, witaj. No, 46, a bywało po 200, nie? A bywało po 200. Spokojnie nadrobimy. Zresztą też te fotogaraże i te fotopogaduchy, że też mogą się znudzić, no bo ileż można, nie? Oglądać jeden i ten sam ryj.
I tak, robaczki moje kochane. No, porobiłem się te kalendarze. W sumie mogę wam pokazać. Ja mam, Marcin, stary jakiś telewizor, ten, Technika jeszcze z Tesco, świętej pamięci. I kurde, już ma trochę plam, ale... Ale jeszcze działa, jeszcze coś tam... O, matko, przepraszam. O, mam nadzieję, że was nie zjadłem, jejku. Nie wiem, co na tych live'ach tak ziewam. Może dlatego, że cały dzień siedzę w ciszy. Sam do siebie raczej nie gadam. Czasem coś pogadam do kota czy do psów, jak przylezą do mnie. No, potem przyjdzie moja, no to znowuż do mojej, na jedno moje słowo jest jakieś 40 do 50 słów Pauli. No jak to kobita, nie? Cały czas kłapie. Paula to nawet na wdechu mówi, więc no, nie można jej przerywać. Słucham, co mówi. I dopiero jak live'a otworzę, uruchomię, to się ogadam jak głupi i może od tego gadania mnie to ziewanie tak bierze. Na pewno czkawkę zaraz dostanę. To jest normalne, że ja mam czkawkę z wami, a potem będę miał taki głos, nie? Po tym tym. Dobra, zobaczmy sobie, zobaczę, pokażę wam kulendosz, jaki będzie wyborowy. Gotowe, nie to. Prosta okładeczka. Proszę bardzo, będzie styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, lipcopad, grudzień. O. Taki będzie kalendarzyk. Czekam. Zamówiłem ich trochę. Będą dostępne. No, wyborowy sklep już jest zamknięty. Bo przeszedłem tylko na wyborowe foto. Nie prowadzić nie wiadomo ile tych platform. Natomiast będzie dostępny kalendarzyk na stronie skrawkipuszczy.pl. Kurde, z tym ziewaniem, no? O, przepraszam. Mogłoś raczej więcej jak 500. Może być jutro. Normalne. Elita została. No może, może. Pozdrawiamy, suczkę. Jak się wabi? Ja, Kasiu, mam owczarka szkockiego coli, nie? I kundelka. No, tylko siedzą piętro niżej. Tu przychodzą tylko jak żarcie jest. No, tylko że moja Rytusia, mój szkocik, to już taki, już babunia jest. No wczoraj mi się dwa razy, nie, trzy nawet. Trzy razy w domu mi się zasikała. Normalnie masakra. Co chwilę wychodzi na podwórko, przecież ją puszczam. A tak to, jak jest ciepło, jest lato, to ją puszczamy od rana siedzieć coś do wieczora. Ale tak to teraz tylko na sikanie, bo jest zimno, żeby już nie leżała na jakimś betonie czy na trawie zmrożonej. Chociaż ma pod drzwiami, ma styrodur kawałek położony, taki gruby, to sobie na tym styrodurze leży. Zawsze jej cieplej. No ale tak to ją puszczam. No i mi się zasikała wczoraj trzy razy w domu. No już nie utrzymuje tak moczu bidna. Ale jest przekochana. Jest cudowny piesek. Tylko że już babunia, no niestety. Obiadem ją wycisz, wtedy. Co ty, moja to gada nawet jak je, to jest cały czas. Ja nie lubię mówić jak jem. Wolę sobie powolutku jeść, niż dziamdziać i jeść i dziamdziać. A zaraz, Robercik, popatrzymy na żurawie, czy tam co tam doszło.
Cicho, Aga, z tego roku zdjęcie, z tego roku, cicho. Lipiec, co u mnie smutny? No, obłoki srebrzyste w lipcu, no, jaki smutny. No, i to jeszcze piękne, takie wielkie. Cześć, AMD Sounds, witaj. I Czesiu, witaj serdecznie. Cześć, Shanti. No, moja nie, moja nie lubi zdjęć. Od małego próbowałem mi robić, nie odwraca się, nie lubi zdjęć i tyle. Straszna mendo, coś tam brzdękole. Wczoraj wieczorem sobie jeszcze tak usiadłem i... Tak mi jakoś nosiło, nawet się zastanawiam, czy jakiegoś live'a nie odpalić. Miałem jakieś takie, kurde, zapędy, ale sobie usiadłem w ciszy spokoju sam ze sobą i odpali... sobie powoli komponuję jakąś nową muzyczkę do właśnie naszych live'ów i jako podszewkę głosu na kanał. Pod vlogaski. No, pieski są cudowne. Ja w ogóle uwielbiam zwierzątka. Razem z Pawłem kochamy zwierzątka. A na punkcie tego kota to my dostali totalnego pierdolca. To już jest... Mamy dwie córeczki, no. Ritusie i Bunie, bo kotek to jest Bunia. Bunia z Gumisiów. A propos, kochani, jakby ktoś miał ochotę, oczywiście do paczkomatu nie wsadzę, nie ma szans. Tylko poczekajcie, niech no znajdę. O, u mnie na Facebooku jest info. Mamy jeszcze cztery kotki. Cztery takie słodkie kotki mamy. Jakby ktoś chciał, to oddamy. Nie ma problemu. Został się jeden kocurek i trzy kotki. No, mają około 8 tygodni. Jedzą sobie już z miseczki bardzo ładnie. Karmę kocią. Umią korzystać z kuwety. Także o, takie. Tylko te zdjęcia komórką zrobione Paula robiła. Takie słodziaki. Jakby ktoś miał ochotę, to mamy na oddanie. Znaczy, no nie są to moje kotki, no prawie moje. U wujka za płotem Filemonka się łakociła jakiś czas temu. No i kotki są już takie fajne, odchowane. Oczywiście trzeba do weterynarza wziąć, tam jeszcze odrobaczyć je. Jakieś szczepienia, jak ktoś ma ochotę, przeciw na przykład kociej grypie, znaczy kociej tej białaczce i tego typu, więc... ale ogólnie są zdrowiutkie i fajniutkie. Aga, w sumie chyba się nie dziwię, bo ja sam nienawidzę, jak ktoś mi robi zdjęcia. No nie lubię. Chociaż tam selfie czy coś, no to jeszcze spoko, ale jak ktoś tak mi chce robić, to... Nie. No pewnie nie doceniają osobistego fotografa, jak Małgosia pisze. Pewnie tak. Oj, ja chcę dzemię. Oj. Bujeczek. Zwierzaki są, słuchajcie, fajne. Przynajmniej są szczere. Nawet taki kot. Przyjdzie popieścić się. Będzie mruczeć. Jak już za długo głaskasz, jak już dwa razy za dużo pogłaszczesz, to pazurem dostaniesz. Na mnie jeszcze. O, no miau. O, miau. Kochany, no gdzie żeś uciekła, co? No, po podwórku chodziłaś. Nie mam nie mówić. Będziesz mi zasłaniać usta łapką. O, jest kochany pieszczoszek. No miau. A ona w ogóle nie drapie. W ogóle chowa paziórki pięknie. No.
Tylko tyle, że jak się złości, to miałcy. Miałce, tak? I kopię tylnymi łapkami. Miał, 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 miał. O, chodź, no nie lubisz na plecach leżeć, no. Już, 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 no. Tak lepiej. Kochane. No chcesz iść, no dobrze, to idź. No. Proszę. O bezrobku. Wczoraj też z tą miałem znowuż. Wyczaiłem, na co ma alergię. Na Whiskasa. Nie wiem, co tam pakują w te karmy. Paula jej... kupiła jej ten... suchą karmę Whiskasa. I po tej suchej karmie... sraczka i jeszcze w nocy mi się zeżygała. Ja pierdzielę, jaki był smród, bo ona śpi z nami w pokoju. W sypialni. Kuźwa, godzinę wieczyłem. Trzecia w nocy ten smród aż mnie obudził. Budzę się, co tak wali? Kurde, świecę światło. I tak, kuwecie narobione. Obok kuwety narobione. I jeszcze narzygane. O, taki sierściuch jeden. Patrzę na nią, bo tu siedzi, ja... Dobra, zablokowana, bo mogłam kasę fiskalną, żeby przypadkiem na tej kasie nie wynabijała, bo jeszcze przez kota jakiś milionowy podatek będę musiał zapłacić. To jest zwykły gościu, siemanko. Także no, dzisiaj też miałem roboty od cholery. Nie mogłem się wyrobić. Wczoraj roboty od cholery, dzisiaj roboty od cholery. Ale fajnie. Sezon, koniec roku. Dużo osób zamawia kalendarze i to nie tyle, że moje kalendarze, tylko swoje kalendarze. Niektórym trzeba pomóc coś porobić. Jeszcze tam dla pewnej restauracji robiłem wydruki na ścianę, takie dosyć duże, na MDF-ach. Trzeba było to fajnie zaprojektować. No i zeszło mi wczoraj z tym kilka godzin. No i jeszcze moja mama miała urodziny. Początkiem listopada chyba, 9 listopada. 9 czy 12? 9. Ja zawsze mylę, bo teraz ma imieniny w grudniu i tak zawsze mylę, 9 z 12. Nieważne. No i obiecaj mi, że no oprócz bukietu, to mówię, mamuś, ja ci nie będę kupował, a to 70 urodziny. Więc taka pełna rocznica. Ja mamuś, ja nie będę ci kupował tych prezentu czy coś, bo nie wiem, czy trafię z tym prezentem. A mama ma swój gust, wiecie jak to jest. No. Więc to po prostu ty sobie wybierz, co chcesz, żeby ci kupić i pojedziemy i kupimy. No. I przez ten miesiąc miałem taki nawał, że nawet nie miałem kiedy z nią wyskoczyć. A miałem kiedy wyskoczyć, to mamuś, jedziemy, ręka mnie boli, a noga tam. A chmura wyszła, to na pewno będzie lało i tak. No. Jak to z mamami? No i wczoraj, żeśmy się w końcu zgadali, to jak obrobiłem się z robotą, to chodź, to jedziemy do tej galerii, pojechaliśmy na zakupy. Wzięliśmy jeszcze siostrę moją wywieczyć z domu. Mam siostrę niepełnosprawną i sama już na dwór tak nie wychodzi, trzeba się nią troszeczkę poopiekować. Mówię, to chodźcie, to pojedziemy do galerii. No i musiałem torebkę kupić, tak, torebka została upatrzona. Torebka została upatrzona, bo mówi, mam tutaj nową, ale ona jest biało-brązowa, to na zimę nie pasuje. Na zimę, wiecie jak to w Polsce, na zimę musi być czarne. No, musi być czarne. Ja jestem czarny, więc się na live. Bo czarny, mnie to przynajmniej odchudza czarny. Nie? No i musi być taki, jaki jest. No i także pojechałem, jeszcze się umordowałem z tymi dziewuchami, bo to nie... No już... Moje kobiety też są takie, że wejdą do sklepu, to wszystko muszą wymacać, sprawdzić, czy dobre gatunkowo. Nie będą kupować, ale i tak muszą wymacać, wyoglądać z każdej strony każdy towar. Ja już w ogóle z nimi jak jeżdżę, to biorę tableta ze sobą i... No, ale grzebcie, nie? No, kochane są, lubię z nimi zakupy robić, ale czasami to też wymęczy, jak nie wiem. Także wczoraj choć tyle jeszcze wyskoczyłem. I trochę się przewietrzyłem z kobitkami.
No marudna jak borowy, to prawda, bo ja też taka maruda jestem. Leży tu na stołku. Tak, bunieczku? Tak, malutkie? Miał, miał? Ona jest teraz zła i obrażona, bo w dupę od żony dostała przez to, że uciekła. Kiedy odcinek z Astrofotografią będzie? No nie wiem. Nie wiem. Powiem ci, nie wiem. Jeżeli chodzi o vloga, to czekam na pogodę. Bo mam w ogóle do naprowadzenia Tajra do przetestowania. Chcę przetestować, jak na Mgławicach Oriońskich wyjdzie. Na Bernardzie, na Messierze, na Wielkiej Mgławicy Oriona. Że no, coś bym na Końskiej Łbie, coś tam bym potestował. A ja lubię Mogosiu wziąć moje dziewuchy na jakąś wycieczkę, bo marudzą, osę marudzą, kłócą się czasem między sobą, no ale lubię, ja w ogóle lubię takie rodzinne klimaty, coś razem z rodzinką porobić. Nie jestem typem jakiegoś samotnika. Dobrze, weźmiemy sobie tu jeszcze, zobaczymy, czy coś jeszcze ktoś dosłał. Tak, mamy tu jeszcze parę jakichś zdjęć od was. To sobie zapiszemy, bo sobie tutaj dostały dosłane. Widzę Robert. Dwa zdjęcia, hopsa, zapiszemy. Andrzejek. Kasia. I Andrzejek z Mielca. Okej, jeszcze coś? Nie, tyle mamy, tu już pobrane. Okej, i zobaczmy sobie teraz w bridge'u, co tam żeście ponadsyłali. Tylko ja sobie standardowo tu, zrobię sobie z czacikiem, żeby czacik mieć też podgląd. Ten podgląd to zmniejszę, to taki podgląd, nie podgląd, a będziemy sobie patrzeć na pełnym ekranie jak coś. Coś byśmy na dzisiaj powybierali. Ptaków już mam dość, także ptaków już nie ruszam. O, Andrzejek coś tu fajnego przesłał. Jakiś mglisty wschód słońca. No bardzo fajna panoramka. Podobie mi się to. Andrzejku, gdzie to zrobiłeś to zdjęcie? Bo tak nie mogę skojarzyć tego zbiornika. Stawy cyranowskie to nie są, bo jest zbyt dużo monokultury sosnowej, a przy stawach cyranowskich raczej jest, tak, jest las mieszany, jest sporo dębu i buka. Szydłowiec to też nie jest, Wola Chorzelowska też nie. Chyba, że to ten nowy zbiorniczek taki, co zrobili jejków. Kurde, zapomniałem miejscowości. Co, ja go zaznaczę, bo jest bardzo, bardzo ciekawe zdjęcie. Oczywiście ciężkie będzie dla mnie do obróbki, bo jest ponure. Ale zaznaczymy. Bartek. O, Bartek przesłał następnego ponuraka. Ale też ciekawe zdjęcie. Bardzo ciekawe. A może sobie zrobimy dzisiaj. Zaznaczę, co szkodzi. O, tu są moje barwy. Daniel Lejnat. To kurde, jak zwykle będzie ciężko obrabiać przez drzewo, które tu wchodzi akurat w to światło całe. A też zaznaczmy. No i dobra, jedziemy dalej. To są do zrobienia, tak, do zrobienia. Tu Daniel jeszcze widzę podesłał, jeszcze letnie z maczkami. Elektrownie wiatrowe z burzałą z tyłu, ale tu ładna dziura opadowa, strefa opadu w tym miejscu. Też może to fajnie wyglądać, zaznaczymy sobie. Zobaczymy, jak nie obrobię dzisiaj, to ja sobie odznaczę i obrobimy kiedy indziej, na przykład. No. O, tutaj Daniel przesłał fajne zdjęcie. No to mi się też podoba.
To mi się też podoba. I tutaj. O, chyba, że zamiast tamtego, to to byśmy sobie zrobili. Kurde, nie mogę się zastanowić. Tu jeszcze Dariusz Jurkowski taką piękną fotografię ostatnio przesłał już na live'a. Więc ja bym też sobie ją wziął. O Jezu, od Kasi! Jest Shanti, ale jestem piękna. Jeszcze ta ważka z tyłu tutaj. Ale jestem śliczna dziewczynka. Oj, 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 zjadłbym. Zjadłbym razem z tymi łapkami i pazurkami. Jakie kochane. Nie no, to... Cudowność też sobie weźmiemy. No widzę, będę musiał przeglądać, bo za dużo tego jest. No Konrad piękne Bieszczady tutaj przesłał. Kurczaki. Ej. Za dużo fajnych zdjęć jest. Dobra, ja zaznaczę, ale zrobię jeszcze... powiedzmy teraz jest wstępna segregacja. Ale zrobimy jeszcze jedną, na pewno, bo to już będzie za dużo. Piotr też tu ciekawy wyrąb przesłał. Tutaj są drzewa pozostawione na samosieńki, żeby same się wysiewały. Rafał podesłał szronik. No, szronika jeszcze w tym roku nie robiłem. To szronika rafałowego byśmy wzięli. To już chyba widziałem. O, i są te jaszczompy wodnolądowe. Też byśmy je wzięli. No mówię, no na razie wstępna selekcja. No i widzę, że na następnego live'a mamy spokojnie już fajne zdjęcia. No dzisiaj wszystkiego nie damy rady zrobić. No to dobra, to przepatrzmy. Tak się zastanawiam, czy to, czy tamto, ale tu jest ciekawe, bo jest ta jedna strefa opadów i to też może fajnie wyglądać. Ej. Bo tak to mamy jeszcze... tą fotografię. Też tutaj jest już z ładnie oświetloną chmurą, z światłem wpadającym tutaj i też mamy strefy opadów, ale już takie drobniejsze. Tutaj są już takie lekkie opady. Zastanawiam się nad tamtymi. A tu mamy co? Sarenki jeszcze w polu. No pewnie, że sarenki są. No i to zdjęcie jeszcze mi korci. No ale to też tak nie może być, że jednej osoby będzie dużo zdjęć do zrobienia. Aja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 j. Dobra, to tak. Te jaszczompy damy na inny raz. Przepiękne zdjęcie, ale damy na inny raz. Bo wczoraj były ptaki, więc dzisiaj ptaki sobie pominiemy. Shanti jak najbardziej bym tutaj chciał, bo jest bardzo ładna plastyka. Fajnie będzie zdjęcie do zrobienia. No i piękna modelka. I Andrzejka na razie wyłączymy, bo Andrzejku, ostatnio było trochę twoich zdjęć. Więc będzie na następny raz, ale weźmiemy Bartka, weźmiemy to Daniela. Dariusza, no jest troszkę mamy na dzisiaj. Jak nigdy. 7 zdjęć. No, zobaczymy, co to porobi. A, przecież ja Liry nie mam włączonego. Więc odpalmy sobie Liry. A, to już poza kamerą zaimportuję. Jak importować do Liry, to chyba dobrze wiecie. Halo na czat. Bo znów się zwiesił. I tak, zróbmy sobie. Dzisiaj mamy 31 odcinek Fotogarażu. Ale z fotopogaduchami, nie? Ja nie wiem, niektórzy by chcieli właśnie, żebym też sobie z wami gadał, tak jak do tej pory, pomiędzy obróbką. Inni by chcieli, żebym tylko robił samą obróbkę. No i to wszystko zależy od mojego humoru, jak jest, więc... bo czasami jestem zmęczony, umordowany, czasami po prostu...
Wiecie, czasami są takie dni, że nie ma człowiek ochoty gadać z innymi. I to nie to, żebym miał coś do was, po prostu czasami jest taki dzień, nie? No, czasami jest taki dzień i człowieka, gdzie człowieka wszystko wkurza, więc wtedy mniej gadam, krótszy live, więcej obróbki, ale to tak wszystko zależy od tego, co tam w głowie borowej sieci. No nawet, powiem ci też, u moich kumpli jeszcze internety nie były modne, w ogóle internetów nie było jako takie, tylko internet był na zasadzie i rachunek na 500 zł. No, to wielu moich kumpli fotografów grywało na gitarach. Ja to tak raczej brzdękole, coś tam sobie pogram. Ale lubię. Przepraszam. No właśnie, Andrzejku, o tym myślałem. Ja w ogóle na koniki muszę pojechać. Może się z Nadleśnictwem w Struszymu ugadać i jakoś tam pojechać, tak żeby sobie mieć możliwość wlezienia do zagrody i posiedzenia w tej zagrodzie trochę. Ale kuzyn jest w Struszymie, jest nadleśniczym, to może się uda załatwić. No. Ja szcząpym głowę, no tak, może być. Śmiało, zwykły gościu, wysyłaj. Możemy się tam kiedy, Andrzejku, wybrać. A tam autem dojedzie, czy trzeba piechotą drałować? No ja właśnie Rafał lubię tak, i pogadać, i poobrabiać. Zawsze inaczej. Cześć Maciej Siódmiak. No, wykorzystywać nie można, bo to jest moja muza. Tu jest pomieszane. Są moje kompozycje kolegi mojego Michałka Sprzaka i są kompozycje Bartka Bazoka. Z kanału Bazok, akurat kanału gitarowego. Gorąco pozdrawiam, jak Bartek oglądasz. A Bartek często bywa u nas na live'ach. I o tak. To w tej chwili, co leci w tle, to jest kompozycja mojego kolegi Michała Kasprzaka. I to, można powiedzieć, specjalnie dla mnie porobione. Teraz co będzie? To jest Bartka. Tak, to jest Bartka Bazoka. Właśnie, gitarzysty zawodowego. Profesjonalnego i youtubera. Dojadę, aha, no to dobrze. Andrzejku, chodzi mi o to, czy droga jest jakaś taka w miarę, bo moje auto jest niskie. Kuźwa. Chyba, że Suwczęto bym wziął. Ale Paula se dopiero co zawieszenie zrobiła w Suwczęto. Jakbym jej rozwalił, to by mnie zabiła. Jak Suwczęto, to na weekendzie tylko mogę, bo mi ukradła przecież to auto. Jezu, mnie wkurza to ziewanie.
Matko kochana, nie, co nie wiem, co ja taki jestem. 4 kawy dzisiaj wypiłem. Nie, 3. Nie jesteś śpiący. Nawet mam ochotę, bym się gdzieś wybrał. Przejechał gdzieś się dzisiaj jeszcze, a tu gdzieś się dzisiaj jeszcze. Bardzo po polskiemu. Dobra, wiecie co, kochani, obróbmy sobie jedno zdjęcie, bo mamy ich trochę, to obróbmy sobie z jedno teraz. Tak myślę, co, może tutaj, o, bo to będzie takie dla mnie prostsze, zróbmy sobie Daniela komórkę burzową. Nie wiem, Daniel, ty żeś to kropował, czy ja to wykropowałem? Nie, ty to kropowałeś. Ale pozwól, że ja sobie to po swojemu przeglądnę. Tak, jak najbardziej 16:9 to może pasować. O, a propos muzyczki, to jest Michała Kasprzaka. Pod vlogi dla mnie zrobione. Potem tam gdzieś będą moje, to wam, kiedy będą moje to kompozycje, to wam powiem. Chociaż ci, co tutaj bywają na kanale, to już dobrze znają moje kompozycje. Tak się zastanawiam, czy całkiem by nie ściąć tej drogi, ale nie. Nie będziemy jej całkiem ścinać. Zresztą nawet nie wiem, po co ja tak to zrobiłem. Chociaż może trochę... Dobra, zetnijmy ją do tego miejsca, momentu. Myślę, że tak może być spokojnie, dobrze. Troszeńkę tutaj podprostuję sobie jeszcze do pionu tej elektrowni wiatrowej. Nie, jednak nie. Tu mi wchodzi ta droga, czegoś mi tu na dole brakuje. Więc troszkę jednak więcej. To jest muzyczka Bartka. Będę tak przerywał. O, dzisiaj, Rafał, się wyspałem. Dzisiaj się wyspałem. Wyspałem się trochę dłużej. Sobie pospałem raczej. I się wyspałem. Przez to, że ten kot srał mi w nocy, kurde, i mnie obudził. Ale... Wstydź się przyznać, pół do dziewiątej dzisiaj. Nie, o ósmej, przepraszam. O ósmej, bo o ósmej, od 8 do 16 pracuję jako konsenter na wyborowe foto. No, dobrze, Kali, ściągniemy sobie tutaj światełek troszeczkę, oczywiście wyjdę sobie z cienia. Teraz troszeczkę bieli, gdzieś zobaczmy czernie, a kurde, jest zapas, dobrze. Kontrastu troszkę więcej i na całości troszeczkę dehaze'a, nieco przejrzystości, nieco tekstury. Przepraszam. Dobra. Temperatura barwowa. No, w tej chwili jest taka dosyć naturalna, jednakże ja tutaj będę chciał wprowadzić troszeczkę słońca i obrobić coś na zasadzie w podobieństwie barw i światełka z tym zdjęciem drugim. Więc kombinujemy. Dobra, to ja sobie tutaj zwiększę temperaturę barwową i dam 5900. O, 5900 niech będzie. Minimalnie obniżę sobie ilość karmazynów. Było 18, dam na 15. No i teraz wyseparujmy sobie niebo. Przepraszam. Bo tych kurde orzeszkach to normalnie pali wszystko w tej gardle. Dobra, niebo mamy fajnie wyseparowane, kochani, i na pewno na tym niebie od razu sobie dorzucę dehaze'a i zobaczcie, co się dzieje. Jaka dramaturgia, prawda? Dodatkowa wchodzi na tych chmurach. Dorzucę tutaj troszeczkę więcej przejrzystości, nieco jeszcze tekstury i kontrastu. Troszeczkę te zmniejszę światełek, bo troszkę mi się tu za mocno świeci. I taki desej, taki ciemny, taki chmury chcę sobie właśnie tutaj uzyskać. Może nawet i troszeczkę zwiększę nieco jeszcze dehaze'a i przejrzystości. O, niech sobie to tak będzie. I teraz moi drodzy, zrobimy tak, że ja sobie wezmę, ponownie wyseparuję niebo. Tu. Okej, okay. I teraz na tej masce, no czekajcie, no co jest? Dobra, mam dwie maski, coś się zwiesiło.
biorę zakres luminacji i wyseparuję sobie światła, czyli wycinam cienie. Bo tak jak mówiłem, będę chciał tutaj wpuścić troszeczkę czegoś takiego światełka cieplejszego. I myślę, że w ten deseń będzie w porządku. Tu troszeczkę sobie ocieplę. Delikatnie ocieplę, dodam delikatnie karmazynu. Tak, w miarę ze smaczkiem. Dobrze. Tu w tym miejscu chciałbym wpuścić troszkę więcej błękitu i zieleni. Stworzyć taką mocniejszą, dramatyczną, ciężką chmurę. Ogólnie, gdy chmura burzowa ma odcienie zieleni i takiego turkusu, to jest bardzo niebezpieczna, bo znaczy, że prawdopodobnie wystąpi silne gradobicie. A przynajmniej może wystąpić, bo jak są dużo kryształów lodu jest w chmurze, to wtedy światło się tak załamuje, że do nas dociera dużo takiego koloru niebiesko-zielonego. I ale dobrze, to zrobię sobie tak. Zaznaczę sobie niebo. Na tym zaznaczeniu tego nieba, tym nowym, wezmę substrat i usunę sobie filtrem linearnym mniej więcej tak, gdzieś dotąd tutaj, może nawet zrobię go w ten sposób, za mocno, za bardzo, ale takim większym wtapiandu. Okej, dobrze. I teraz z tego zaznaczenia wyseparuję sobie coś i prawdopodobnie będą to, no co jest? O, tu schowało się, matko. I wyseparuję ciemniejsze elementy, więc wycinam światła. Niech to będą takie ciemniejsze elementy. Myślę, że ten zakres. Troszeczkę tutaj ujmę temperatury i karmazynu. Czyli dodam takiej zieleni, znaczy odcień tinty zmienię w tą stronę. I troszkę tutaj jeszcze delikatnie na minusik podjadę na zmianie odcienia. No dobrze, jest to całkiem przyjemne. Tu bym chciał jeszcze dopracować tą smugę tych świateł, nie świateł, tylko tych strefy opadów. Zróbmy to pędzlem. No i tutaj mój kochany Lightroom, jak dobrze wiecie, lubi zrobić kuku, ale zobaczymy. Zaznaczę sobie tak pędzelkiem. O, tylko muszę jeszcze tutaj ten dół usunąć, ale to nie będę się bawił w usuwanie nieba i tego typu rzeczy, tylko pędzlem tu przejadę. Na razie przy tym zdjęciu nie ma dużo, nie jest też to jakiś duży, potężny rawnie jest to, więc można sobie pozwolić na to. Okej, tak powinno być w porządku, powinno wystarczyć. Przejdę sobie jeszcze tutaj do sekcji A. Troszkę zmniejszę i nieco tutaj wtopię. Dobra. I w tym miejscu jeszcze sobie zwiększę przejrzystości i dodam mocniej tekstury i troszkę podniosę na światłach, nieco na bieli, tak delikatnie. Okej. Może nawet troszeczkę ujmę dehaze'a i delikatnie kontrastu. Dobra, i ta strefa opadów jest nieco podkreślona. Dobrze, jeszcze na tym niebie ponownie sobie zaznaczę niebo i jeszcze sobie tutaj wyseparuję na tej całości tego. Co jest? Coś mi się pieprzy.
wysyparuję sobie cienie, czyli wycinam światełka. Bardzo miękko to musi być zrobione. Więc jeszcze dodatkowo tu podjeżdżam. I tutaj minimalnie karmazynu troszeczkę dodaję, zmniejsza temperatury barwowej. Tak bardzo delikatnie. Może minimalnie jeszcze odcieniem sobie zjadę. Dodam sobie troszkę mocniej kontrastu i troszkę dehaze'a. O, i tu jest fajnie. Dobra, przejdę sobie jeszcze do tego zaznaczenia tutaj, co robiłem. Bo jest tu troszeczkę zbyt ciemno. Tutaj sobie pozwolę nieco na światełkach podnieść. O. No dobrze, teraz na całości troszeczkę dodajmy barw. Fajnie. I zaraz będziemy sobie robić dół. Dół zrobimy, też trzeba tutaj znaleźć pewnego rodzaju oświetlenie, jakie występuje. Jego jest tutaj sporo. Trzeba zapracować na światło cieniu. Więc zaznaczam niebo, żeby je odwrócić i mieć zaznaczenie dołu. OK. No i teraz tutaj, na tym dole zrobimy tak, że wyseparujemy światła. O, zobaczcie. I tutaj one się fajnie malują. Tak dosyć na miękko to zrobię. Znaczy, na twardo, delikatnie zmiękczając. I myślę, że taki efekt jest fajny. Tylko tak, troszeczkę mam tu na górze zaznaczone przy tej elektrowni. Więc no muszę tutaj sobie wspomóc się pędzlem. Więc wezmę substrat, pędzel i trzeba to odmalować. Włączmy automaskę, zmniejszymy piórko. I tak, trochę tu na pewno z tych drzew. Muszę to ściągnąć. I już mamy zamulenie, powoli level hard. Oczywiście spieprzyło mi, że przejechało mi tutaj, jebłem się kolanem w biurko. Więc cofnę to, co zrobiłem, ale... Już muli, jak nie wiem. No co jest? Dobra, zrobię tak, że usunę ten pędzel. Ojejku. Moje gardło. Ojejku. Jeszcze raz. Substrat, pędzel. I próbujemy tu. Muszę to powolusiu robić, bo widzicie, co się dzieje. Zresztą głos straciłem. Zresztą nie pierwszy raz tak się dzieje. No co jest z moim głosem teraz? Boże, gadam, jakbym mutację przechodził. No weź to ładnie wymaluj. Przepraszam was na sekundeczkę. A propos, to jest moja kompozycja. Dobra, jestem.
Matko, jak mi coś tam siadło. Musiałem odkaszlnąć jeszcze. Dobra, dodatkowo tu gumkuję. Liczę na to, że jak kupię tą grafikę nową, że będzie lepiej. Bo tylko po to ją potrzebuję. Bo jak grać nie gram, do oglądania filmów i YouTube'ów, kurczę, to ta co mam to jest wystarczająca. No i zobaczymy. No ja pierniczę. Wszystko spowolnione. Dobrze, no i tutaj mam to wyseparowane, prawda? Więc jeszcze dodatkowo tutaj podbijam sobie na światełkach to ocieplone miejsca, dodaję karmazynu. O. Dobra, i nieco bieli. Bardzo delikatnie. Dobrze, już tu jakieś światełko nam wpada. Zróbmy sobie teraz winietę kierunkującą światło filtrem owalnym. I tego zrobię tak, o, bardzo wydłużony. Przyjmuję, że słońce jest nisko, tu od tej strony nam wpada, w tą stronę. I też pod takim, o, niewielkim kątem będzie sobie ono wpadało. Hopsa, odwracam sobie maskę oczywiście. I tutaj na zewnątrz jeszcze podjeżdżam mocniej kontrastem. I zmniejszam na ekspozycji. Dobra, jest fajnie, jest odpowiednia dramaturgia. Troszeczkę sobie teraz na ekspozycji, na całości zdjęcia podjadę, podciągnę. Bo jest zbyt ciemne. I zmniejszę nieco czerni dorzucę. Kto to przyszedł? Sierściuk przyszedł. O! Na ten poziom. Dobra, zróbmy kolor selektywny. Tutaj na pewno zieleni troszeczkę będę chciał na plusik. Pomarańczem lekko na minus. Żeby skontrastować. No co? Już się pieścić chcesz? Już zaczyna się? Jeżeli chodzi o niebieski, tym podjadę delikatnie jeszcze sobie na w kierunku seledynów. Dobra. Jeszcze bym chciał sobie troszeczkę przywinietować od dołu delikatnie, więc zrobię to filtrem linearnym, prostym. O, w ten deseń. I tu sobie zwiększę kontrastem. Nieco ekspozycji obniżę. Ale dorzucę bieli i powrócę ze światłami, żeby światło nie mordować. O, jest tak delikatnie. Dobrze. Jeszcze borowy podział odcieni. Niebieski na cienie, taki granatowy. Troszkę ciepła w światła. Nieco balansem w tą stronę. I na kalibracji barwy na pewno chcę sobie podjechać na minus niebieskim. Myślę, że w ten deseń. Teraz jeszcze czerwonym sobie zobaczymy, ale czerwonym raczej na plus będę szedł. Tak. Czerwonym delikatny plusik. I sprawdźmy jeszcze zieleń. Muli cholernie, więc staram się to powoli robić. Dobra, zielenią trochę na minus. A jeszcze tutaj delikatnie dołożę. Na minus 11, niebieskim. I prawie bym to zdjęcie skończył. Jednakże wrócę sobie jeszcze tutaj do temperatury barwowej. Zmniejszę ją na 5750. Dodając jeszcze karmazynów, powiedzmy niech będzie na 17. O! I tak się będzie prezentować nasza fotografia. Ja tu sobie zmniejszę ten
paseczek, żeby było mniejsze. OK. Tak by wyglądała po obróbce. Zobaczmy sobie jeszcze przed i po. Ej, zostaw mój softbox do lampy. O, i tak będzie się prezentować po obróbce. Myślę, że jest całkiem przyjemnie. Troszkę można by było jeszcze tutaj skontrastowić to delikatnie. Bardzo delikatnie. A po co ja to zmniejszam, jak mógłbym to schować? No nieważne. Dodając jeszcze nieco bieli i dając więcej kontrastu na całości zdjęcia. I może troszeczkę przejrzystości. O! I tak tą fotografię bym zakończył. Zaznaczam siódemeczką na żółto, że sobie obrobiłem. I może teraz sobie zrobimy, ale to po przerwie na czacik, zrobimy sobie piesiunię kochaną. A teraz idę do Was na czacik. Kot się rozszalał, trzeba będzie zaraz wydupić z pokoju. Dobra, bo się pogubiłem na czacie. Muszę popatrzeć, gdzie ostatnio wróciłem. A 100 metrów od ulicy. To nawet autem nie trzeba, nie wiadomo jak podjeżdżać. Ale wiesz, fajnie by było, bym sobie nawet może jakiś Astor zapolował tam zrobić. Tu Bartka muzyka. Dobra, powróćmy do mnie. No widzisz, Piotruś, no ja nie wiem, co z tą twoją panoramą, no. To fabryka Rawia, mam zamiar kupić kartę nie do gier, bo nie gram w gry. No, muszę tam skoczyć, Andrzejku, kurczę. Ja tereny znam. Bywałem tam nieraz. Także tereny nawet dobrze znam. W tamtych rejonach. I co by wam tu jeszcze opowiedzieć? Cześć, Chris, witaj. Patrzę, bo ten sierściu szaleje jak głupi. Jak głupia szaleje i... Pod łóżko właśnie. Muszę patrzeć, czy czegoś nie rozwala. Działa ta kamerka? Działa. A. Tak. No co? Ogon to jest wróg. Tak, tą gitarę już jest zwaliła, już jest pęknięta przez ciebie. No i jest worek tu jakiś znalazła i tym workiem się bawi. Worki i pudła to jest najlepsza zabawka, jaka może być.
No. A, widzisz. Żeś mnie wystraszyła jeszcze. Skórniku mały. Ale podskoczyłem jak głupi. Podskoczyłem jak głupi. Pewnie, że pieski żyją. Dobrze sobie żyją pieski. Ja nie mówię, że RTX-a 3060 będę kupował. No, między innymi mam go na uwadze. Lub coś podobnego. Wszystko od tego zależy, jaki będzie budżet. Cześć Robert, witaj serdecznie. Ona tak, to jest szałaput. Ale grzeczny jest kotek, grzeczny. Dobra. Kolejne zdjęcie sobie zróbmy. Właśnie ów psiunie. Oczywiście podprostujemy sobie. Hopsa. Nawet jeszcze sobie troszeczkę pozwolę przyciąć. A myślę, że tak będzie dobrze. Okej. Okay. Dajmy 5350 kelwinów. Nieco zwiększę karmazynów. Nawet jeszcze mniej. 5150 kelwinów niech będzie. Nieco zwiększam karmazynów. Od razu sobie też przy tym zdjęciu już podjadę barwą. Okej. Okay. Dobra. Troszeczkę kontrastu. Wyjdźmy sobie z cieni. Obniżmy poziom świateł. Teraz troszkę bieli. Dobra. I gdzieś delikatnie czerni. Troszeczkę tylko tekstury i przejrzystości, nie za dużo. Troszeczkę dehaze'a. Jeszcze sobie pozwolę wyjść troszkę z cienia. Okej, okay, fajnie jest. Dobrze, wyseparujmy sobie światła, czyli wezmę sobie zakres luminacji. Te jak zwykle będę chciał ocieplić i myślę, że gdzieś ten zakres będzie odpowiedni. Tu sobie ocieplimy nieco. O tak. Teraz sobie wyseparujmy cienie. Hopsa, też musi być na miękko. Mamy tło ładnie rozmyte, żeby nie wywalić tam żadnego... No co? Żadnego niepotrzebnego bandingu. Zwiększę sobie kontrastu na tych cieniach. Na cieniach sobie też dorzucę troszkę dehaze'a. Teraz tu będziesz mi chodzić. I ochłodzę sobie na tych cieniach. Ochłodzę sobie, dodam też, dodam troszeczkę karmazynu, ale sobie nieco poochładzam. Dobrze, całkiem przyjemnie. Mniej bieli, widzę, jest za mocno. Teraz wyseparujmy sobie naszego pieseczka. Zaznaczenie obiektu powinno załatwić sprawę. Bartek, w tym momencie... O, wyszedł kot. Bartek, w tym momencie, jak widzisz, to jest mały budżet. Jest jeszcze mały budżet, także zanim uzbieram, to nie wiem, co będzie opłacalne do zakupu, więc się będziemy widzieć. Dobra, pieseczek jest bardzo fajnie wyseparowany, natomiast tak, ja sobie tutaj tą warstwę z pieseczkiem zduplikuję i duplikat tej warstwy sobie odwrócę. Ok, bo chcę sobie podziałać teraz jeszcze na tym tle. I teraz na tym tle zwiększam kontrastu. Na tle
dorzucę też więcej dzisiaj za troszkę. O właśnie, minimalnie obniżę sobie ekspozycji. Bardzo delikatnie. Dobrze. Tragedii nie ma. Nie jest źle. Troszkę może sobie zmieni odcień delikatnie. Bardzo delikatnie na minus. Okej. Dobrze. Zrobię sobie jeszcze jedną maskę tła, więc ponownie zduplikuję sobie tego pieska i odwrócę. Dobrze, mamy. Jest zaznaczone. Przestań zamulać. I tutaj bym jeszcze sobie chciał wprowadzić troszeczkę chłodu w cieniach, więc wyseparuję sobie cienie. Myślę, że tutaj na tym poziomie mogą być. I tu sobie jeszcze to ochłodzę. Nieco sobie ochłodzę, dodam troszeczkę karmazynu. O, myślę, że na ten poziom będzie w porządku. Dobra, wróćmy do naszego piesiunia. Tu mamy go zaznaczonego. I na naszym piesiuniu. Troszeczkę jeszcze wyjdę z cienia. Dodam bardzo delikatnie ekspozycji. Bardzo delikatnie. Ekspozycji tutaj nie mogę dać za dużo, bo będzie wyglądał na sztuczny, o, na wklejony. Także troszeczkę tylko dodaję. Nieco na nim zmniejszę kontrastu, natomiast zwiększę troszeczkę tekstury i przejrzystości. I jeszcze może ciut cienia. Może nawet ujmę nieco czerni. O, tak. Dobra, kochana psina, super. Jeszcze tutaj barwa tego pomostu, że tak powiem. Ta barwa mi tutaj nie pasuje. Spróbuję go wyseparować i samą tą barwę wyseparować, więc zrobię tak, że wezmę filtr linearny, przejadę nim tak, tam dalej może niech może zrobimy gradientem, niech tam sobie podchodzi w tamtą stronę troszkę. O, dobra, i tutaj sobie wezmę teraz, przetnę maskę z zakresem koloru i pobiorę sobie, powiedzmy, ten zakres barw. To nic. Wiem, że troszeczkę, że tam ogon nie był zaznaczony, ale on jest już w takim większym polu ostrości, znaczy w mniejszym polu ostrości. Więc to nawet dobrze, bo będzie się dzięki temu lepiej wtapiało. Dobra, wyseparowało mi te barwy. Nawet widzicie, jest całkiem przyjemnie. Tu jeszcze można sobie to dostosować i troszkę mocniej w topie. Lekko mam zaznaczone też łapki i dobrze. I tutaj sobie też delikatnie to ochłodzę. I zmniejszę na tym pomoście ilości świateł, bo jest za dużo. O właśnie. Tu sobie delikatnie to ochładzam, bo to tak mi się nie podobało. Nawet nieco nutę karmazynu tutaj dodam. Dobra, jest dość przyjemnie. Ujmę czerni na całości zdjęcia. Dodam sobie jeszcze troszkę jaskrawości. Minimalnie saturacji. Zobaczmy sobie w tej chwili. Jest w porządku. Dobra. Światło nam się tutaj jest dosyć mocno zblurowane. Dzień pochmurny. Więc nam się ciekawie maluje, bo totalnie od góry. Natomiast ja będę chciał je wprowadzić troszkę od tej strony. W ten sposób, bo no, tu delikatny cień się maluje pod pieskiem i mamy tutaj takie delikatne oświetlenie. Więc jakbym od tej strony wprowadził, to myślę, że będzie całkiem w porządku. Więc wezmę sobie filtr radialny, owalny. Hopsa. O, gdzieś pod tym kątem, tu od góry wpadające. Troszeczkę go wyrozszerzam. Oczywiście odwrócę teraz ten filtr. I na zewnątrz chcę zwiększyć kontrastu, odjąć ów ekspozycji. Może troszeczkę niżej. Jeszcze tak minimalnie, może delikatnie dehaze'em. No jest całkiem fajnie. Teraz zróbmy sobie tutaj cieplejszy promyczek wpadającego światła. Ponownie filtr owalny. Ustawiam go
pod bardzo podobnym kątem, tylko tym razem już tylko tu u góry. Troszeczkę może sobie zachodzić na naszego psiaka. Wtapianie daje na full. I tutaj podjeżdżam temperaturą barwową, nieco karmazynem. Zmniejszam tu dehaze'a i kontrastu, żeby utworzyć takie załamanie światła w obiektywie, utratę kontrastu obiektywu w pewnym momencie przy fotografowaniu. Dobra, może nawet troszeczkę podniosę na światełkach, lekko podniosę na ekspozycji. Może jeszcze troszkę? Dobrze, mamy całkiem przyjemnie. W tym miejscu bym chciał sobie jeszcze troszeczkę przyciemnić, więc filtrem liniowym puszczę sobie tak. Nawet delikatnie tu jeszcze ochłodzę. Zwiększę tu kontrastu. Zmniejszę na ekspozycji, natomiast podniosę troszeczkę bieli i świateł. O! I jest całkiem przyjemnie. Dobra, przejdźmy teraz do skontrastowania jeszcze tych barw, które są tutaj między innymi z tyłu. Piękna psinka. Cudowne, no zjadłbym. Zjadłbym. Dobra. Żółty na odcieniu. No, żółtego bym tak nie ruszał, ale na pewno pomarańczem troszeczkę. I lekko czerwienią. Zielony jeszcze troszeczkę ochłodzę w kierunku seledynu. Można by było też w ten deseń podjechać, ale ja nie lubię. Nie lubię jakoś tak. Ja wolę, jak te barwy są bardziej skontrastowione. Troszeczkę ściągnę saturację zielonego. O. Może jeszcze troszeczkę ściągnę saturację zielonego. Niech będzie tak. Powrócę sobie tutaj i zwiększę sobie saturację na ogóle zdjęcia. Troszeczkę. Dobra, jest całkiem przyjemnie. Troszeczkę bym też sobie zmniejszył saturację, słuchajcie, żółtego, delikatnie. O, jest fajnie. Podbiję troszeczkę saturacji i jasności delikatnie i saturacji czerwonego. Tu ze względu na języczek naszej psinki. Bo on sobie teraz, zobaczcie, przepięknie kontrastuje ten ciemny, czerwony, taki pod bordo wpadający z tą zielenią. Bardzo fajnie to wygląda. Dobra. Borowy podział odcieni. No to tutaj na pewno sobie zrobię troszkę ciepełka w światła, chłodu w cienie. Tak na niewielkiej ilości. Z nutką w tą stronę. Natomiast no, ten pyszczek tu mnie trochę irytuje. Jest za mocno jest przypalony. Znaczy on nie jest spalony, ale za bardzo tu się świeci. Spróbuję go nieco pędzelkiem podrównać. Więc odmaluję sobie tutaj nasz noseczek, tą kufę, mówiąc fachowo. Przepraszam, psią kufę. No i co? Zamulatorze. Troszeczkę sobie tu jeszcze na światełka zmniejszę i odejmę bieli. W tym miejscu, ale nie za dużo. On jednak, widzę, jest spalony. Ale nie za dużo ściągam, tak, żeby nie zrobić tego szarego, zobaczcie, od czegoś takiego, nie? No bo to będzie brzydko wyglądało. Ale delikatnie tu biorę. Natomiast widzę, że muszę wyłączyć automaskę, troszkę zmniejszę pędzelek, zwiększę piórko i muszę to zrobić wtapianie, bo na za bardzo krawędź zbyt ostrą zrobił pędzel przy malowaniu. I powstała taka obwódka brzydka, coś na zasadzie aberracji. O, i teraz sobie to podrównam. Dobra. Jeszcze sobie wezmę ten włosek, usunę. I zrobimy to
usuwaniem kontentu zmniejszę sobie. Przemaluję go. Ej, no widzicie, no przejechałem przecież tak tym pędzlem, a nie tak. Cofnij. Ja pierniczę. Zaznacz mi to. Usuń to. Jadę powolutku. No dobra, usunięte. Ważkę zostawię, bo ona jest bardzo fajna. Fajnie to się komponuje, tak? Lata nad tą naszą psineczką, nie? Dobra, tutaj jeszcze troszeczkę nieco zielonym zjadę na plus. Jeszcze bardzo delikatnie. I czerwonym na lekki minus. Troszkę jeszcze tu niebieskim. Delikatna eska na krzywych i myślę, że podniósłbym sobie tutaj, pozwolił sobie podnieść na czerniach, wprowadzając taki efekt. Ale zostawię zdjęcie w ten sposób. Natomiast no, zrobię tu jeszcze jedną winietę, żeby troszeczkę jeszcze naszego pieska odciąć. Będzie ona mniej więcej w ten sposób. Hopsa. Powrócę sobie z wtapianiem na około 75. To niech to przemuli. Troszkę kontrastu. Ściągnę na ekspozycję. Aha, oczywiście odwrócę ją. I na zewnątrz troszkę kontrastu. Jeszcze troszeczkę na ekspozycji sobie ściągnę. Ok. Wrócę sobie do tej promyczka światła, które tutaj robiłem. To będzie to. I tu sobie troszeczkę powrócę ekspozycją i jeszcze nieco sobie ocieplę. Może jeszcze troszkę dehaze'a tu ściągnę i kontrastu. Okej. I tak sobie to zdjęcie zostawimy. Tak się będzie prezentowało. O! W ten deseń. Kochane. Kochane do zjedzenia. Siódemeczką, że obrobione. To może zaraz rafałowe. Rafałowe. Śnieżne, oszronione trawy. Ale oczywiście teraz nuta czaciku. Już godzina 35 live'a. O kurde. W raty się Bartuś nie bawię. Już mam za dużo kredytów. O, czekajcie, Litusia przyszła. Przyszło moje coli. Chodź do pańcia.
Chodź, Rytusiu. Chodź do Pancia, nie chcesz. No chodź, kochani, chodź. Nie chcesz, ojej. Jeszcze widzę, że gaci oblałem. I mnie wygląda, jakbym się sikał. Nie chcę Litusia przyjść, poszła na dół. Nie ma ochoty na kamerkę. No, no co zrobić. Cześć Pawełku, witaj. No, w ten wtorek piękny szron był. U mnie także. U mnie także był cudowny. Muszę faję przeczeć, bo kuźwa sobie wsadziłem do... O, zamiast odłożyć na podstawkę, to sobie wsadziłem do wody, do której szczepuję popiół, kuźwa. Ale całe szczęście jej nie zalało, tylko się pomoczyła. No, to czyste. To dobrze, to się cieszę. Cześć, Rafał. No, stoi bajecznie tu, o widzisz, czeka iOptronic cały czas. Czeka na pogodę. Pogodowo to u mnie są takie cuda. Takie cuda pogodowe. Dykto szmata. A jak gdzieś się pojawiają jakieś, są szanse na jakieś przebłyski nieba nocnego, to znowuż mgieł wali tak, że dom sąsiada ledwo widzę. Także taki sytuacjon. Kochani, a z propos kart graficznych, umówmy się, że będziemy o nich gadać, jak uzbieram jakąś lepszą kwotę, po prostu. Jak uzbieram jakąś lepszą kwotę. Na razie to ja się nie martwię kartą graficzną, tylko tym, co nasz kochany, miłościwie panujący, serdeczny dla ludu rząd wymyślił. Że od stycznia przyszłego roku czeka nas najwyższa w historii podwyżka ZUS-u. I ja jako drobny, kuźwa, przedsiębiorca, który prowadzi działalność survivalową, na zasadzie, co tu zrobić, żeby przeżyć, kuźwa, to powiem wam szczerze, sram w gacie, co to będzie w przyszłym roku. Czy będę w stanie prowadzić swoją firmę, bo jest, obawiam się, że może być źle. No, Małgosiu, ale ja nawet o kota teraz nie wołałem, tylko pieska, Rytusie. No, przyszła do góry, ale Paula mówi właśnie ze szmatą na ta, mówi, że znowu się posikała, bidna. Przyszła do góry i się posikała. Chyba muszę z nią do weterynarza pojechać, bo to jest coś nie tak, kurczę, że może jakieś zapalenie pęcherza ma, czy co? No ona mi tak się posikuje, teraz coraz bardziej, ale zaczęła tak się posikiwać od czasu do czasu. Po operacji 2 lata temu miała operację na usunięte macicę i jejniki, bo ropa macicza się bidna nabawiła. No zobaczymy, zobaczymy, Rafałku. No, czekam na pogodę. Paweł też tu do mnie wypisuje, ginal. Jakiś astro, żeby pojechać razem zrobić.
Ja z przyjemnością, no. Vloga bym nakręcił, kurczę, bo dawno nie było vloga Astro. Może nawet jakiegoś live'a by się z premierku odpaliło przy okazji. No ale obcych totalny. A chcę zrobić Oriona, nie? Oj tam z Francuzami nie ma szans. Oj tam. No. Przez Tuska. Kochani, nie mamy co gdybać. Mamy taką drużynę, że raz gra świetnie, innym razem gra fatalnie. To jest totolotek. Nie mamy co gdybać. Wierzmy w chłopaków, bo my jesteśmy taką, mamy taką polską naturę. Z góry oceniania, wyciągania wniosków. Przede wszystkim my jako Polacy jesteśmy totalnymi czarnowidzami na wszystko. Musimy się pozbyć tej naszej cechy narodowej i być bardziej uśmiechniętymi, wprowadzać sobie więcej jakiegoś pozytywizmu do naszego życia, do wszystkiego. A no już widelec chłopaki wygrają z Francuzami albo zremisują. No zobaczymy, no. W każdym razie, no, chciałbym się miło zaskoczyć. No, ja też jestem Polakiem, więc też jestem czarnowidzem. Tym bardziej, że jestem borowo-marudny i to totalnie. No ale no co zrobić? No, próbuję z tym walczyć. I walczę z tym w taki sposób, że tak jak wam mówię, że trzeba bardziej pozytywnie jakoś myśleć nad tym, tak też staram się samemu afirmować pod tym względem. Piotruś, jak nie grali nigdy świetnie, a lata 70., a 80., no. Trzeba myśleć pozytywnie, historia się lubi powtarzać, nie? Poza tym mamy miłościwie panujący rząd. Czytajcie więcej pasków na TVP. To się dowiecie, że tu dzięki Jarosławowi Polska będzie potęgą. Już jest potęgą narodów. Za Tuska to grali gorzej, to nawet nie potrafili z grupy wyjść. Ba, na mundial się nie dostawali. A tutaj widzicie, kurde, po 36 latach wyszli z grupy. No. Zdrowie Jarosława. Także o. Jaka, panie, czy ja jestem jakimś dinozaurem? No jaka prehistoria, Cicho sieć, Piotruś, no. Cicho sieć. Nie narzekamy. I tylko ja mogę na tym kanale narzekać. No. Kuźwa. Drewnem palę, Rafał. Drewnem palę w kozie. I w kozie rzadko, co palę mam. Panie! Ja to z tych waszych donate'ów to bogacz jestem, wiesz? I kurde, z banku to jest, musiałem sobie taczki specjalne kupić, żeby do auta 20 razy nie latać, jak do banku idę. Tylko naraz sobie przewieźć. Panie! Gazem grzeje. Michał jebać PiS. Zdrowia borowo marudny. Dziękuję, Michałku. Awe. No, pięknie, wielkie dzięki za pić dyszek. Super. Wielkie dzięki. No ale proszę mi tu miłościwie panującym nie lecieć. Musimy być pozytywnie nastawieni. No. Dokładnie, tylko władca może narzekać. A kto tu jest panem i władcą? Ja! Jak się komuś nie podoba, wypierdzielać tam są drzwi. Tak, zdrowie Kaczafiego, jego atletów i jego asów. A, i mojego idola, Czarnka
Sasina, Brudzińskiego i Terleckiego. Wasze zdrowie, panowie. Kompocikiem, kompocikiem. Bo ostatnio słyszałem, że można w alkoholizm popaść i młodzi zbyt dużo piją. Czuję się młody, pomimo że mam stary, jestem zdrowotnie. To przez to, że nie mogę się do lekarza dostać, bo zamiast dotować służbę zdrowia, to dotuje się TVPiS, ale wasze zdrówko, panowie. I ufam, że wiecie, co robicie. Kurwa, pokara mnie kiedyś za te słowa. Naprawdę mnie pokara. Wiecie, stronimy na kanale od polityki, ale czasami trzeba łacha podrzeć, no bo przecież kuźwa jest skaranie boskie, no. Ale najgorsze jest w tym wszystkim to, że mamy to, czego żeśmy chcieli, bo ja bym nie patrzył, rząd jest odzwierciedleniem społeczeństwa. Ktoś na nim głosuje. Więc no, mamy jak mamy. Słuchajcie, dzisiaj w nocy, po meczu, odpaliłem razem sobie na Netflixie, polecam, ktoś ma ochotę, jest dokument taki 4-odcinkowy o FIFA, ich przekrętach, korupcji całej i tym wszystkim. Zajebisty dokument, naprawdę, jeżeli ktoś nie jest w temacie, to polecam sobie oglądnąć. Jak dla mnie to on i tak jest zbyt delikatnie zrobiony. Ale to, co jak działa w ogóle cała ta organizacja, prywatna organizacja, to jest skaranie boskie. No to prawie pod Watykan podchodzi. Ocenzurowało cię, Rafał? A gdzie i kiedy cię ocenzurowało? Nie, ja by cię ten... Na czacie, aby cię ocenzurowało, to by mi wyskoczyła wiadomość, czy puścić dany komentarz, czy nie. Chyba że zrobili teraz tak, że jeżeli coś jest zbyt ostro, to nawet ja informacji nie dostaję. Dokładnie, Gerard. I to jest... Nie, ten rząd jest tak przerażający, jak właśnie to jest przerażające, że jest tak, jak społeczeństwo pozwala. Twoje zdrowie, Małgosiu. Kompocikiem. Wiśniowym. Niam, 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 niam. No, rozkminiam sobie fotoarty. Słuchajcie, w ogóle też wyczaiłem taką, na to dzięki Michałowi, który mi zrobił stronę wyborowe foto. Dzięki Michałowi, kochani, wyczaiłem niedawno taką aplikację jak Trello, komputerową. O. Wyczaiłem sobie i tutaj sobie porobiłem. No i zapisuję sobie już w tej chwili przeróżne... Czekajcie, gdzie są filmy? To są filmy i vlogi. Zapisuję przeróżne vlogi, jakie mam porobić obecnie, co jest w robocie, co jest do montażu i tego typu rzeczy, więc... Myślę, no chcę z tym w końcu kurwa ruszyć, już tyle o tym mówię. Wiecie, w jakim jest wstyd? Naprawdę, kochani, bo to nie jest tak, że ja coś wam obiecuję, opowiadam po to, żebyście na kanale zostali i oglądali. Nie, ja mam ochotę, ja mam zajebiste chęci. Mnie czasami aż mi nogi z dupy wyrywa, żeby się gdzieś ruszyć na jakieś zdjęcia, coś porobić. Tylko ciągle coś, kuźwa... To jest taki borowy pech. Albo się auto spierdoli, albo jakiś problem domowo-rodzinny wyniknie, że to mi po prostu podetnie skrzydła i tego typu rzeczy. Ciągle coś. I mam nadzieję, że w końcu mi się to uspokoi i wszystko, a bo właśnie te remonty, i w końcu zacznę sobie działać. No, no teraz czekamy na 3 vlogi, są przesłane do montażysty, do montażu. To będzie Pieskowa Skała z Maczugą Herkulesa, jeden fototrip, drugi fototrip. Będzie Zamek Ogrodzieniec i trzeci fototrip to będzie, nie fototrip, to będzie fotoart. Drugi odcinek na razie fotoartu i to będzie coś z filtrami UV. No, także może wam się spodoba.
No i w planach tu mam jeszcze kilka takich już zaplanowanych do zrobienia. No i robaczki moje kochane. Słuchajcie, zrobimy sobie też nawet ankietę teraz tutaj na kanale. To jest na razie taka ankieta niezobowiązująca. Już ją chyba robiłem, ale w każdym razie... Już ją robiłem, ale chcę zrobić... Na pewno tak, robiłem. Jezu, jakie... Że wy macie nerwy mnie słuchać. No. Dajcie mi sekundkę, teraz będę głośno myślał, jak będę pisał. I o co chodzi, zaraz wyjaśnię. Niestety mogę tylko 100 znaków użyć w ankiecie, w opisie tej ankiety, więc tutaj nie mogę tego opisać. W każdym razie, zadaję ankietę, kochani. Podpisałem połączenie kanałów Skrawki Puszczy z kanałem Wokół Skrawków. Ja już prawie postanowiłem, ale jeszcze nie do końca. Chcę połączyć te dwa kanały. Znaczy, no nie w ten sposób, że filmy, które są na Wokół Skrawków, wgram z powrotem na Skrawki Puszczy. Nie, nie, to tak nie będzie. Ale tu na Skrawkach Puszczy stwierdziłem jedno. Dobra, Skrawki Puszczy to jest kuźwa mój kanał. Owszem, główny motyw tego kanału to jest fotografia. No ja żyję fotografią, to jest moje życie, to jest moja praca i moje wielkie hobby. I także miłość. Więc no tutaj ta fotografia nam na kanale jak najbardziej pozostaje i to będziemy rozwijać. Natomiast no chcę od czasu do czasu, wiecie, no mnie nosi. Ja lubię sobie pokomponować jakąś muzykę, lubię sobie z wami też pogadać, lubię malować obrazy i chcę sobie to tutaj wrzucać na kanał Skrawki Puszczy. Także niezależnie od tej ankiety, chociaż jak najbardziej też biorę pod uwagę takie ankiety, chcę też znać wasze zdanie. W każdym razie od czasu do czasu jakiś film niezwiązany z fotografią, ale na przykład z muzyką czy z malowaniem moich obrazów. Ogólnie o to chodzi, że Skrawki Puszczy to jest... Chcę, żeby to był bardziej taki mój autorski kanał, zajmuję się nie tylko fotografią. Nie tylko fotografią. Także troszeczkę takiego więcej kontentu szerszego tu na kanale się pewnie będzie pojawiać. Czy ma będzie dopasować? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie uciekniecie. W każdym razie sprawa wygląda tak, że jeżeli kogoś będzie interesować fotografia, no to są od tego odpowiednie playlisty. Można sobie oglądać tylko filmy fotograficzne. Jeżeli ktoś lubi sobie ze mną pogadać, to na przykład kawa ze skwarkami, która była spontanicznie robiona na Wokół Skrawków, będzie robiona sobie tutaj, na Skrawkach Puszczy, po prostu, więc też będziemy mogli sobie gadać, a i tak przecież na Wokół Skrawkach i tak ta kawa ze skwarkami i tak zawsze przechodziła gdzieś na tematy fotograficzne i około fotograficzne, więc tutaj jak najbardziej może być. Jeżeli nie chcecie, to zawsze nie musicie oglądać tych materiałów, czy chociażby takich jak maluję obraz, jakiś krajobraz. Co moim zdaniem krajobraz się zajebiście łączy z malowaniem krajobrazów, malowanie akrylami, w ogóle malarstwo jako taka dziedzina sztuki, chociaż ja się nie uważam pod względem z jakiegoś artystę czy sztukmistrza, jestem samoukiem i robię to tak jak czuję, ale to się fajnie wiąże też z fotografią, bo to też jest tworzenie światła, tworzenie barwy, tworzenie od podstaw obrazu na białym kanwasie po prostu, nie? Gdzie musimy stworzyć tą barwę, światło, cień, kompozycję całą tego kadru, można powiedzieć, tego obrazu. Więc to się fajnie łączy. No i muzyka moim zdaniem też się dosyć miło łączy, bo jednak obraz i dźwięk najbardziej pobudzają naszą duszę. Także... No to tyle z mojej strony. No wy tam sobie głosujcie, zobaczymy jakie będzie wasze zdanie.
Piotruś, najgorsze to jest to, że nawet nie tyle swoimi pieniędzmi, bo ci, co najwięcej drą, to są największe darmozjady i leniwce i nieroby. Lud kupiony jest najbardziej pieniędzmi przedsiębiorców, o że tak powiem. Bo całe te zasrane podatki, ZUS-y, te podwyżki ciągle, inflacje, tego typu rzeczy, no to cholernie się na nas przedsiębiorcach odbija. I teraz jest na przykład potężna walka z cenami. Wszędzie idą ceny w górę. Ja widzę powyborowe foto, jak tu walczymy. Więc powiedzmy, jak na jakimś produkcie zarabialiśmy 25-30%, powiedzmy marży było, tak po tych podwyżkach teraz, gdzie jeszcze musimy podnieść ceny, to po podwyżkach cen będziemy zarabiać jakieś 10-15%. No to jest masakra, a nie można więcej podejść, bo po prostu nikt nie kupi, bo ludzie są coraz biedniejsi. No i tu jest kuźwa, wiecie, o co chodzi. Trochę mi słów tutaj brakuje. No, ale właśnie, my przedsiębiorcy, czy ja tutaj mówię ludzie przedsiębiorczy, o, tak to powiem, bo nie tylko ci, co prowadzą firmy, ale ci, co też normalnie sobie pracują, prawda? Ale ludzie przedsiębiorcy, no to my jesteśmy tutaj najgorsi, bo jako taką mamy jakąś swoją inteligencję i coś myślimy, ale jesteśmy najgorsi, jesteśmy złodziejami i wszystko inne, ale to my utrzymujemy kurwa cały ten kraj. Jakby nie patrzył. Więc to jest tragedia, no ale no co zrobić, no. Będzie jak będzie, no ludzie mają to, co chuźwa chcieli i tyle. Rafał, wiesz co, bo tu nie ma złotych porad, jeżeli chodzi o jakieś segregowanie i archiwizowanie zdjęć. Moim zdaniem tutaj bardzo mocno liczy się pamięć. Mniej więcej, żeby pamiętać, kiedy jakieś zdjęcie się zrobiło. U mnie to wygląda tak, że na bieżąco zdjęcia, które robię, na przykład z ostatnich kilku miesięcy, mam sobie na dysku roboczym, na SSD i mam katalog zdjęcia roboczy i osobno każdy aparat czy każde urządzenie, jakim zdjęcie zrobiłem, mam zapisane. I na przykład tak w D800E, to są katalogi, które wykonałem w tym roku, no niewiele. W każdym razie, no wszystko mam, widzisz, tutaj datami podpisane są katalogi. Od razu już mam ustawione, że przy zgrywaniu podpisywał mi daty. No i mniej więcej jak pamiętam, no to wiem, kiedy robiłem jakie zdjęcie. Jak pamiętam, że na przykład, nie wiem, w sierpniu robiłem, na przykład w październiku robiłem plener, początkiem października robiłem plener w Sandomierzu. No to tutaj wiem, że mam zdjęcia z Sandomierzem. No i tak, rawy trzymam sobie luzem w katalogu, a tu mam od eksportu w katalogach już wyeksportowane, obrobione zdjęcia. 4K do filmu, 2048 na Facebooki, Instagramy i tego typu. I pełny rozmiar, jakbym chciał sobie wykorzystywać, powiedzmy, do druku. I tak mam sobie to pozostawione. Jak już widzę, że mi się ten dysk tu za bardzo zapycha, to mam osobno dysk archiwalny. 4-terabajtowy to już jest dysk HDD, bo one są bezpieczniejsze na archiwa. I tutaj mam archiwum fotografii z wielu, wielu lat, gdzie jest tego więcej po prostu. Tych katalogów, tych zdjęć. No i mniej więcej trzeba po prostu pamiętać, gdzie co i jak. Tak, na przykład wiem, że szukam, powiedzmy, obłoków srebrzystych. I na przykład obłoki srebrzyste 2019 rok. Czy takiekolwiek polowałem? Nie wiem, ale widzę, że jadę po 2019 na Nikonie D600, powiedzmy. I co tutaj mam? O, akurat trafiłem, widzisz, bo sobie wszedłem 06.10, czyli 10 czerwca miałem zdjęcia zgrane w 2019 roku i akurat mam zdjęcia z... Tu jak do timelapsa robiłem, z obłoków srebrzystych i tutaj dobrze pamiętam, że wtedy akurat robiłem z wami live'a
na zasadzie, gdzie się darłem. Kierwa to nie jest Cirrus, kierwa to nie jest Cirrus. I to były takie piękne, wielkie, potężne obłoki, które wypaliły mi, znaczy mi, nam, jakich od dawien dawna nie było. I tak w sumie od nich się zaczęło, że tych obłoków srebrzystych z roku na rok jakby coraz więcej się pojawiało takich potężnych. No tak u mnie wygląda, jeżeli chodzi o segregację i archiwizowanie zdjęć. Bo uważam, że jakbym chciał podpisywać wszystko osobno, to bym zgłupiał. Chyba że na przykład robię taki, jadę w taki plener jak... Chyba. Pali mnie cała gęba czas od tych ostrych chrupek, orzeszków. Robię taki plener na przykład jak wyjazd do Tyrolu czy do Włoch. Coś zdarza się rzadko, ale jest takim ważnym dla mnie. I wiem, że tutaj mam tych zdjęć zrobionych więcej i tych katalogów, no powiedzmy, będzie na przykład 5, nie? Czy chociażby wyjazd w Pieniny, ale nie tak, że jadę na przykład dzisiaj na zdjęcia i sobie coś robię, tylko powiedzmy jadę na wakacje na tydzień czasu, gdzie tych plenerów robię kilka z innego miejsca, no to wtedy na przykład sobie już na takim dysku osobno robię sobie katalog, powiedzmy Szczawnica, lipiec 2002, czy Tirol, to był sierpień chyba wtedy, no nieważne, nie będzie Tirol, sierpień, 2020 była w Tyrolu? Chyba tak. Jakoś tak w każdym razie, nie? Więc wtedy sobie jakoś to tak robię. O. Andrzejku, nie wiem jak jest z kompresją w TIFF, bo jak robię TIFFa, to już totalnie nie używam kompresji. Bo uważam, że jak już się robi TIFFa, no to już po to, żeby nie mieć jakichkolwiek strat przy eksporcie, więc w tej kompresji pozostawiam, o, że tak powiem. Znaczy bez kompresji zapisuję. Ale ogólnie w TIFFach bardzo rzadko zapisuję. Uważam, że jest to niepotrzebne. Zapisuję w TIFFie tylko wtedy, gdy na przykład obrobię sobie jakieś zdjęcie, ale wiem, że będę chciał za jakimś czasie je wykorzystać do czegoś i będę chciał to zdjęcie modyfikować, czyli na przykład przeprowadzić na nim jeszcze jakąś dodatkową obróbkę. No to wtedy ewentualnie w TIFFie zapisuję. Ale jeżeli już obrobię zdjęcie i stwierdzę, że to już jest finalne zdjęcie, no to zapisuję tylko w JPEG-ach bez kompresji. Znaczy, JPEG zawsze ma kompresję, ale z jak najmniejszą kompresją to spokojnie wystarcza. Spokojnie wystarcza. Cześć Wataszka, witaj serdecznie. Patryku, a do kogo żeś pisał, że dobrze podsumował? Bo chciałbym się odnieść, a nie wiem, do kogo to pisałeś. No taki do druku TIFF, ale bardziej... Do druku bym powiedział bez kompresji PDF w tej chwili się lepiej nadaje. Nie każda drukarnia lubi TIFFy. I jeżeli chodzi o do druku, w sensie w przestrzeni barwnej cmyk. Bo tak to JPEGi do druku spokojnie wystarczają. Jak ci wydrukuję i zrobię duże powiększenie u siebie, z JPEGa i z TIFFa, a, że do mnie o sztuce, a to dobrze, to nie zobaczycie żadnej różnicy, kompletnie żadnej różnicy, więc po co sobie marnować miejsce na dysku. Wiesz co, Rafał, to zależy. Ogólnie to zostawiam. Wszystkie zdjęcia. Nawet jeżeli robię timelapse, to zostawiam te zdjęcia. Bywa, że to zajmuje kilkadziesiąt giga. Zostawiam i trzymam powiedzmy około roku. Jeżeli stwierdzam, że już z tego nic nie będę robił, nie wymyślę nic nowego, nie zrobię powiedzmy już dla danej serii zdjęć
wykończyłem możliwości swoje obróbkowe, no to wtedy kasuję te zdjęcia. Albo powiedzmy, gdy zrobię ten sam motyw i zrobię go lepszym. Na przykład taki Orion, nie? Jak sobie zrobię głowicę w Orionie lepsze zdjęcia, no to stare wtedy out. Okej, Rafałkowi się śpiulka zamykają. Robką zarastają, więc obróbmy zdjęcie. Obróbmy zdjęcie. Wiecie co, ja przy tym zdjęciu pozwolę sobie użyć formatu 16:9 w ten deseń. Nieco sobie wyjdę z cieni, nie za dużo, bo wszędzie biel, ładnie tutaj to jest wszystko rozświetlone. Troszeczkę sobie obniżę oczywiście na światłach, ale bielą lekko podciągnę. Teraz sobie tutaj czernią dojadę, nieco kontrastu. I powiem wam, że tutaj jako tako dużo też bym przy tym zdjęciu nie robił, bo jest całkiem przyjemnie. Nieco sobie podwyższę temperaturę barwową, znaczy to zależy, niektórzy lubią śnieg zimny, ja lubię ciepławy. Psiesiki, ale dam 5200 kelwinów, tak delikatnie ciepławo, żeby było. Obniżę na jaskrawości, a podbiję na saturacji. O, gdzieś tak. Dobra, teraz nieco dehaze'a. Troszkę przejrzystości, dajmy więcej tekstury, bo tutaj to ładnie się te zmarzlinki wszystkie malują. Mamy troszeczkę takiej bardzo delikatnej aberracji chromatycznej, przejadę sobie od razu tutaj, ustawię na dwójeczkę, przy tym zdjęciu myślę, że na dwójeczkę wystarczy, nieco rozciągnę. Ok, zobaczmy jeszcze na jakieś poza ostrością, co są, jest w porządku. Aberracji już nie ma. No i dobrze. Tutaj będzie szybka obróbka, bo tu przy tym zdjęciu, tak jak mówię, dużo nie chcę robić, ale weźmy sobie, wyseparujmy teraz oczywiście światełka. Te sobie pozwolę troszkę ocieplić. Ale chcę, żeby to były mniej więcej o te światła. I tutaj nieco, delikatnie, bardzo delikatnie ocieplam troszkę karmazynu, tak subtelnie, tylko dla takiego kontrastu barwnego. I to jest jedno. Zobaczmy, czy po zaznaczeniu obiektów, czy znajdzie mi tutaj trawę, czy znajdzie mi jakieś obiekty, czy wytnie mi tą ostrzejszą trawę z tła. Tak, nawet mu się to w miarę udało, że tak powiem. Ja bym chciał do tego jeszcze dodać, ale zrobię to ręcznie, czyli Objects. Przemaluję sobie tutaj jeszcze o te elementy i to, żeby mi dodało do naszej maski. Zobaczymy, czy wyłapie. Mozaika z asy połączenie dwóch lub więcej paneli. Nie wiem, Rafał, co masz na myśli. Dobra, tu jest w miarę w porządku. Zrobię sobie nową warstwę. Chcę sobie sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Zaznaczenie tła. Czy to działa tylko przy ludziach, czy jeszcze, czy też przy obiektach? Działa przy obiektach. Dobra. Działa. Okej, ale dobra. Wracam sobie do tej maski. Pozwolę ją sobie odwrócić. Chcę pracować tam na tyle, po prostu. I tutaj jeszcze sobie przy tej masce wezmę substrat i liniowym gdzieś dotąd sobie pozwolę wyciąć. I teraz tam w tle
sobie podziałamy. Natomiast dobra, jeszcze bym chciał jedną rzecz wyciąć, więc jeszcze wezmę na tej masce substrakt, filtr owalny. A, się tak nie paskudnie zaznaczył. Dobra, jest. Udało się go odratować. Stamtąd będzie mi światło wpadać, nie? Więc w ten sposób odwracam tą maskę. Tą, ten filtr, ten gradient, ten radialny. O właśnie. I tutaj chcę mieć to wpadające światełko. Jeszcze sobie tutaj to dostosuję. I ono, zobaczcie, wpada mi poza tym kadrem. No tutaj by pasowało jeszcze to powycinać tutaj. Więc no... Spróbuję, ale kurna, jak to będzie z moim Lightroomem? Nie wiadomo, ale spróbujmy tutaj troszeczkę pododawać tych niektórych elementów. Bo muszę to zrobić pędzlem. I powiedzmy troszkę tu. Myślę, że tyle wystarczy. A tu jeszcze wypasowało delikatnie. Chociaż tu nie. To ostatnie nie, więc cofnę sobie. Dobra, wracam na tą maskę. I tu sobie pozwolę delikatnie ocieplić, puszczając takiego troszeczkę światełka. Ale tak bardzo delikatnie, subtelnie, tak jak mówię. Nieco dodam tu bieli troszkę. Może nie, nawet bieli nie, po prostu ujmę tutaj nieco kontrastu. Dobra. Coś takiego chciałem i coś takiego mam. Troszkę jest za mocno. Ma być subtelnie. Ok. Zrobię sobie teraz winietę na całości. Będzie mi ona właśnie, o tak wpadała, stamtąd. Gdzieś dotąd. Odwracam maskę. Wtapianie na około 70. I tu po zewnątrz dodaję kontrastu. I troszkę zmniejszę sobie na ekspozycji. Dobra. Za dużo czerni wydarłem. Teraz sobie powrócę troszeczkę jeszcze z cieniami, bo chcę tą delikatność utrzymać na tym zdjęciu. Troszkę może ze światełkami. Okej. Może nawet troszeczkę na krzywych, na cieniach podniosę. O tak. Taka delikatność. Teraz pozwolę sobie zrobić odwrotny doborowego podział odcieni, czyli troszkę chłodu dodam w światłach. Nieco ciepła, takiego karmazynowego, daję w cienie, a na półcieniach dodaję delikatną nutę zieleni, balansem lekko w kierunku światełek. Ok, mogę sobie odjąć troszkę karmazynu, dam na 19. Przejdźmy do koloru selektywnego. Troszkę ten fiolet mnie tutaj irytuje, więc ja sobie pozwolę odjąć nieco purpury i magenty, jeśli chodzi o saturację. Zielonym oczywiście podjadę sobie w kierunku seledynu. Odbarwię sobie ten zielony pomarańczem mocniej w kierunku jeszcze dla skontrastowienia i żółtym także, delikatnie. Żółtym delikatnie w kierunku pomarańczu, a pomarańczem w kierunku czerwieni. Przy kalibracji barw troszkę podjadę sobie na minus niebieskim. I dzięki temu tutaj mamy trochę ciepła, jest
takiego w światłach, natomiast no, ten śnieg jest taki w miarę śnieżno-biały, nie jest to ciepły śnieg. Natomiast o, widzicie, to światełko gdzieniegdzie jest popodkreślane. Zobaczmy sobie przed i po. Tutaj mówię, różnice nie będą duże, natomiast na całości zdjęcia troszkę tego widać, tu bardziej zabawa, troszkę z podkreśleniem światła, łącznie ze skontrastowieniem barw, chociażby tutaj to będzie widać, o, pomiędzy odcieniami zieleni, jakie tu były, a jakie tu jest, tak samo żółci i pomarańczu, o, widzicie, troszkę bardziej są skontrastowione, przyjemniej się pod tym względem ogląda. Także, Rafałku, przed tym zdjęciu więcej bym nie robił, a tyle. Może delikatnie, bardzo delikatnie na ekspozycji jeszcze sobie podniosę. O! I tyle. Ile mam? Jeszcze 4 zdjęcia na dzisiaj. Ja pierdzielę, dopiero robiłem 3. No to zróbmy następne. Chyba, że tak, pozwolę sobie pominąć tą fotografię. Albo po prostu zrobię ją teraz i zrobię ją dość delikatnie, bo też miałem w planach zrobić delikatnie. Nie każde zdjęcie, kochani, to nie o to chodzi, że... Może inaczej, jeżeli czyjeś zdjęcie obrabiam krótko i nie robię przy nim dużo, to nie dlatego, że mi się nie chce robić, nie dlatego, że... się śpieszę, tylko dlatego, że... po prostu uważam, że... dane zdjęcie nie wymaga większej obróbki. Nieco ściągam na światłach. Trochę dodaję... Dodam teraz troszeczkę dehaze'a. Jak widzicie, jak damy za dużo dehaze'a, no to jest... W ogóle dehaze to jest usuwanie zamglenia, nie? Widzimy, że tam w tle coś się pojawia. No, ale nie chcę za dużo. Daję tylko troszeczkę. Nieco przejrzystości, troszkę więcej tekstury. Kontrastu dodajmy. Pozwolę sobie podnieść jeszcze. Widzę tu na histogramie, że je mogę sobie pozwolić na podejście z troszeczkę na ekspozycji, ale dodam sobie tutaj cieni. Jeszcze sobie właśnie wyjdę troszeczkę z cieni. Okej, jest fajnie. Nieco bieli. Dobra. I tak. A, to jest TIFF. Dobrze. Więc delikatnie tylko go ocieplę. A może nawet... ochłodzę. Dam na minus 5. Jeszcze nieco ochłodzę. Minus 9. O, tak. Nieco karmazynu mu dorzucę. Teraz na światłach troszkę chcę ociepić, więc biorę zakres luminacji. Wycinam sobie właśnie te wszystkie cienie. I teraz widać, że... Zobaczcie, nie może być na ostro, bo nam tu odetnie. Musi być mięciutko. Więc na razie to będą te światełka. I tu sobie pozwolę nieco powrócić, bo tutaj nie chcę mieć chłodnego oświetlenia. No i nieco to, może inaczej, za chwilę to zrobię. O, tak. Ujmę też karmazynów. Dobra. Puszczę sobie w ten sposób filtr linearny, gdzie zmniejszę tu jeszcze troszeczkę na światłach. Ok. Pasuje mi teraz tutaj sobie ładnie wyseparować barwy, że tak powiem. Pędzlem to zrobię. Zobaczymy, czy się uda. Znaczy barwy. Chcę to wyciąć sobie te skały tutaj wszystkie. Spróbujemy zrobić pędzlem. Troszeczkę piórko mocniejsze. Niech będzie tak. Na razie przy krawędzi jadę na automasce. Przepraszam.
przy samej krawędzi na automasce. Teraz wyłączam automaskę. No jest TIF, nie jest to RAF, widać, że jest jakiś mniejszy TIF, więc dzięki temu mi tak nie muli. Dokładnie, żeby wszystko tu zaznaczyć. Bo tu widzę, automaska mi nie wszędzie biele złapała. A na nich mi najbardziej zależy. Dobra, ja tą warstwę sobie od razu zduplikuję na przyszłość, bo zapewne się może przydać. I dobrze, mamy tutaj sobie to zaznaczone, prawda? No jeszcze by pasowało te barierki, no ale już, kurde, już z tym za bardzo nie ma jak. Chcę wpuścić tutaj troszeczkę światła, więc ja sobie ją przetnę z zakresem luminacji. O, wybierając takie światełka. Nieco tylko zmiękczę, ale wybierając takie światełka i na nich od razu podbijam też, zobaczcie, bieli i świateł. Dodam tu też troszkę przejrzystości i to sobie ocieplam, dodając tutaj już troszkę więcej karmazynu. Ocieplam nie za mocno, ale tak delikatnie, żeby były. O właśnie. Dobra. Mamy teraz tą kopię maski. Tutaj sobie pozwolę zrobić zakres luminacji i przejść do cieni. W cieni już wchodzę na miękko. Te oczywiście sobie nie to. Oczywiście sobie ochładzam. I dodam też tutaj mocniej karmazynu. Bardzo fajnie. Dobrze. Ściągam też na całości zdjęcia jaskrawości. Jak w poprzednim zdjęciu, a dodaję saturacji. Myślę, że tak będzie w porządku. Dobra. Całość zdjęcia jednak lekko ocieplę. Dam na minus 5. Już za dużo. Minus 7. O, niech tak zostanie. Robię jeszcze delikatną eskę. Nie tu. Tu chciałem podnieść troszeczkę. I tu pozwolę sobie podejść w ten sposób do tej fotografii. O tak. Dobra. Dodajmy jeszcze trochę tekstury i przejrzystości. Jeszcze nieco wyjdę z cienia. Przechodzę do koloru selektywnego. Pomarańcze oczywiście przejeżdżam w tą stronę. Zielenią przejeżdżam w tą stronę. Jeżeli chodzi o żółcie, tymi przejadę przy tym zdjęciu bardziej w kierunku zieleni. O. Dobra. Hopsa, hopsa. Zwiększa saturacji pomarańczu. Lekko żółci, troszkę zmniejsze zieleni. Myślę nad podziałem odcieni. Ten zrobię borowy. Bardzo delikatny. Dobra, ale w cieniach wrzucę bardzo delikatnie. Znaczy w cieniach, w średnich tonach, przepraszam, czyli w półcieniach. Bardzo delikatnie takiego, tu może tak dajmy. Może tak, takiego seledynu, turkusu. Bardzo delikatnie. Dobrze. Tu na pewno będę chciał podjechać niebieskim na minus. Czerwony na delikatny plusik. I zielony na delikatny plusik.
może czerwonym na minusik. Nie, plusik, plusik, plusik. Nie mogę się decydować. Nawet tak troszkę mocniej na plus. Troszkę tu mocniej. To niech będzie 11. Ała, ale mi łapa ścierpa. Dobrze. Okej, okay. Minimalnie czerni. Troszkę zwiększę kontrastu. Jeszcze ujmę na światłach, ujmę na bieli. Mgła, ona niech będzie szara, nie jakaś biała, świecąca. A ujmijmy jeszcze, dam na zero, jeżeli chodzi o karmazyny. No i tak bym to zdjęcie zostawił. W tej formie, w ten sposób. Z takim podejściem. Delikatnym, z utrzymaniem tej barwy, tej szarugi raczej, nie barwy. Wiecie co, może ten odcień niebieski, on jest troszkę, tu mi takie wywaliło, jest troszeczkę zbyt mocny tutaj, więc pozwolę sobie tego niebieskiego nawet delikatnie rozjaśnić, natomiast trochę odbarwię na saturacji. Niebieski oraz aqua. O, i tak zostawię. Hopsa. Z tego zdjęcia też dzisiaj zrezygnujemy. Tak, z tego dzisiaj zrezygnujemy. Przepraszam bardzo, nie dam rady. Mamy jeszcze dwie fotografie. A już jest 2,5 godziny live'a. Tu będzie troszkę roboty. I tutaj będzie też troszkę światełka do podmalowania. Może zrobimy sobie to. Ale to za chwileczkę, teraz czas na czacik. Opsa. No, kurde, czacik się rozdupcył, ale już jest. Spoko, możesz wysyłać Tifa, jeżeli uważasz, że jest lepszy, to możesz Bartuś wysyłać. Wataszka, bo to może cię uczyli na starych zasadach, że tak powiem. W tej chwili przy dzisiejszych algorytmach zapisu JPEG-a te straty są naprawdę minimalne. I naprawdę nie... Mówię szczerze, nie ma praktycznie żadnej różnicy w druku pomiędzy TIFF-em a JPEG-iem w tej chwili. No, te zdjęcia Rafał zajmują kosmiczne ilości pamięci, to prawda. No przeważnie, Andrzeju, tak programy zapisują. Tak samo większość programów przy zapisie JPEG-a to też ma ustawione takie 70%, 70-80% kompresji. Znaczy kompresji to tak, matko, 20-30%. A w sensie na przedziałce od 0 do 10 to będzie takie 7-8 ustawione. Więc to jest normalne. Ja zawsze biorę na full. Chyba, że chcę zrobić JPEG-a na przykład w formie grafiki, jakiś baner na stronę internetową, no to wtedy czasami tę kompresję daję nawet na 4,
czy ten suwak, bo żeby strona u kogoś nie zamulała. Wiadomo, jakość tego banera jest gorsza, ale strona wtedy przy otwieraniu nie będzie tak zamulać. U kogoś, bo jak ktoś będzie miał słabszy internet, albo będzie korzystał z internetu, powiedzmy, mobilnego, nie? To już wiem, Rafał, o czym mowa. Już wiem. Ale nie robię tak. W sensie nie robiłem jeszcze do tej pory takich zdjęć. Może inaczej. Robiłem, ale nie w formie staków. O. Kurde, mi ta gęba pali. Ci, co oglądali od początku, to wiedzą, że nażarłem się pikantnych orzeszków, które były tak pikantne, że normalnie... Ale dobre. Tylko mi wypaliło cały ryj. A jutro rano czuję, że będzie wypalenie z drugiej strony. No trudno. Tylko tak ciumkam dziś. Piję dużo. Zobaczmy sobie ankietę. ...35 głosów. Zdecydowana większość jest na tak. Z dzisiejszego live'a. Dobra, widzę mało osób już na czacie. 36 się pozostało, więc jedziemy dalej ze zdjęciami. Może Dariusza w tej chwili. Na dzień dobry spróbuję usunąć tutaj tą plamę. Opsa, chociaż pewnie ich więcej nam wyjdzie. Dobra. Tu też tak... Kurde. Czasami się zastanawiam przy tych zdjęciach, jaką obróbkę zrobić. Na pewno chcę zwiększyć kontrast. Zwiększę też dehaze'a i to tak sporo. Zobaczcie, jak barwy wyskoczyły. Teraz podbiję na ekspozycji. Jest pięknie. Dam 7500 kelwinów. Zwiększę troszeczkę jeszcze karmazynów, ale nie dużo, tak na 11. Żeby tam delikatne odcienie zieleni gdzieś pozostały. Jest całkiem fajnie. Jeżeli chodzi o pracę na niebie, tu nie będę separował nieba. O, widzę, mówiłem, jeszcze jedna plamka wlazła. Nie będę separował nieba, bo mamy też dół zdjęcia. Natomiast zrobię to na takiej zasadzie, że przeciągnę sobie tutaj filtr. W ten sposób. O. Psa. I tutaj jeszcze sobie zwiększę kontrastu i jeszcze sobie pozwolę podjechać dehaze'em delikatnie. Dodam troszeczkę przejrzystości. Zmniejszę troszkę na światełkach. Fajnie. Podobnie zrobię sobie tu na dole. O. Tu w ten deseń. Zwiększę kontrastu. Podbiję delikatnie tutaj tylko już dehaze'em. Lekko zmniejszę na światełkach. Dodam troszeczkę przejrzystości. Za dużo dehaze'a. O, właśnie. Fajnie. Tu bym sobie chciał troszeczkę odzyskać błękitu, takiego delikatnego, więc podjadę tym razem tak, z pędzlem, troszeczkę ochłodzę i ujmę delikatnie karmazynów. Przy wschodach słońca to był ewidentnie wschód słońca, ale zobaczmy jeszcze. To mogę przecież zamknąć. A, nie będzie. Zobaczmy jeszcze, wyłączę filtry. Tak, 6.47 rano, więc mamy wschodzik słońca. Więc
karmazynu dużo występuje nam przy gruncie, natomiast wyżej już go dużo tak nie ma, tego ultrafioletu jest mniej, niebo jest bardziej zielonkawe, więc tak też pozostanę. Jeżeli chodzi o naszą mgłę, zaraz spróbuję sobie przy niej popracować, to znaczy wezmę pędzel, modląc się, żeby nie przymulił za bardzo, dam duże wtapianie, niech będzie taki rozmiar, może troszkę mniejszy, o. Jadę na automasce, zobaczcie, po tej naszej mgle. Tu jest też nasza mgła, więc też w nią wskakuję troszeczkę. Teraz zmniejszę sobie nieco pędzel, dorabiając gdzieniegdzie tutaj delikatne przejścia. Może troszkę tu. Troszeczkę tu, jeszcze delikatnie wyjdę tu. Dobra. Chcę tą mgłę sobie lekko podbić, więc na niej troszeczkę dodam sobie światełek. Dodam też nieco bieli. Ujmę troszkę dehaze'a, czyli zmniejszę odmglenie. Natomiast bardzo subtelnie dodaję tego przejrzystości. Ok, widzę światełek i bieli za dużo. Troszkę dehaze'a za dużo. O, bo to ma być tak subtelnie. Dobrze. Spróbujmy sobie wyseparować dół. Może jednak tak, bo zobaczcie, że nie robiłem jeszcze tutaj tych elementów. Teraz sobie wyjdę z cieni, dodam sobie nieco bieli. Jeszcze teraz przygaszę sobie na światłach. Troszeczkę dodam czerni. O. Pięknie. Teraz wyseparuję sobie niebo. Dobrze. Po czym to niebo odwracam. I tutaj chcę wydrzeć sobie światło. Więc wezmę zakres luminacji. O, niech będzie ten deseń. Teraz pozmiękczam. Zobaczcie, fajnie to się wymalowało. Tu sobie pozwolę ocieplić troszeczkę. I tu sobie dorzucę troszkę karmazynu. Dobrze, jest całkiem przyjemnie. Nieco sobie tutaj błękitu wprowadzę u dołu. Zrobię większe wtapianie, ale filtr wystający tylko tak tu delikatnie. I tu sobie troszeczkę to lekko ochłodzę, bardzo delikatnie. Ściągając mocno karmazynów. Woda pochłania, że tak powiem, ultrafiolet, więc tego zielonego trochę pozostanie. Dobrze, jest bardzo przyjemnie. Zależy mi też na tej mgle. Spróbuję ją wyseparować zakresem koloru. Zobaczmy, czy ją dobrze teraz tutaj wybierze. No nie jest źle. Zmiękczę sobie ją. Czy zmiękczę, bardziej na ostro potraktuję. Niech będzie w ten sposób. Teraz tutaj sobie dodam na całości na niej troszeczkę bieli, troszkę świateł. Minimalnie kontrastu jej dodam, ale jeszcze troszkę bieli. Troszkę ją ocieplę. Bardzo subtelnie. O, myślę, że w ten deseń będzie fajnie. No i prawie byłoby na tyle. Zrobię jeszcze oczywiście na zakresie luminacji, na całości wytnę sobie cienie. Troszkę mniej, ok. Troszeńkę sobie ochłodzę w tych cieniach. Troszkę ujmę karmazynu. O, bardzo delikatnie, dobra. No i teraz troszeczkę przywinie tujmy. Słońce prawdopodobnie jeszcze nie wstało, więc to będzie taka wąska winietka pod maleńkim kątem. Gdzieś tutaj w ten sposób przechodząca. Odwrócimy ją. Kontrastu po zewnątrz.
troszeczkę zmniejszam na ekspozycji. Teraz na całości zdjęcia. Dodaję nieco ekspozycji. Powrócę sobie ze światłami. Gdzieś tam poszukam sobie niemalże czerni. Dodam przejrzystości i tekstury na całości. I barwa. Troszkę jaskawości. I saturacji. Niech to będzie ładnie kolorowe. Tu od góry troszeczkę tej barwy jest za dużo, więc pozwolę sobie zrobić jeszcze jeden filtr. W ten sposób troszeczkę zmniejszę na ekspozycji. Nieco ujmę kontrastu. Bardzo delikatnie ujmę barwy. Ok. No. Wschód słońca to musi być borowy podział odcieni. Oczywiście przejadę razem bardziej w kierunku świateł. Troszeczkę z karmazynów za dużo na całości, więc dam na 9. I myślę, że to byłoby tyle, jeżeli chodzi o to zdjęcie. Dość delikatnie, a zarazem dość kolorowo, klimatycznie przy wschodzie słońca, a raczej brzasku, bo tu jeszcze chyba wschodu nawet nie było. Dobra, i mamy jeszcze zdjęcie. Dobranoc, Kasandra, miłej nocy. No i mamy jeszcze tą fotografię. No i też nie wiem nawet, jak ją ugryźć. Znaczy wstępnie mniej więcej coś tam mi się w głowie maluje. No ale, dobra, na razie, na początku zwiększę kontrastu. Troszeczkę dehaze'a dodam, dodam przejrzystości i tekstury, bo mamy tu piękne. No i tutaj właśnie to światło całe, które jest, i te tekstury trzeba będzie sobie podbić. Widzę, że jest to szeroki wierch, wyjście na tarnicę od strony ustrzyk dolnych. I tak też niech pozostanie. Dobra, ale dobra, robimy tak. Bardziej naturalna światła barwa światła dam 5500 kelwinów. Koło 11 ilość karmazynów. Od razu sobie ustawię też mniej więcej barwy. Klimat jest jesienny, więc też ten klimat jesienny trzeba będzie troszkę utrzymać. Ale najpierw niebo. Niebo przy takich górach będzie ciężkie do opanowania, ale spróbujemy. Też bym chciał tutaj nieco spolaryzować to niebo. Chociaż nawet widzę, troszkę mi przerysowało tutaj po górach, więc dobrze, ładnie się to wtopi. Dodajmy mu troszeczkę kontrastu na tym niebie. Delikatnie przejrzystości, natomiast mniejsze tekstury na niebie. Troszeczkę dodam dehaze'a. Ok. Może nawet bardzo delikatnie sobie ochłodzę z nutą karmazynu. Ochładzam, bo teraz na całości zdjęcia chcę dodać nie ten filtr. Zakres luminacji, wyseparować sobie światła. I będą to mniej więcej. Na razie czekajcie. Na razie zróbmy to na dość miękko. Powiedzmy tak. I tutaj sobie troszeczkę to teraz przycieplę. O coś ten deseń. Dobrze. Zaznaczam niebo, żeby je odwrócić i wieść tutaj dół. I tutaj też przecinam sobie zakres iluminacji. Wycinam światło. I tutaj chcę takie ostrzejsze światła, więc nie za dużo ich, ale jednak trochę, żeby było. Delikatnie zmiękczone. Myślę, że jest fajnie. Zobaczcie, jak tutaj się pięknie to wszystko teraz fajnie maluje. Dodajmy sobie tutaj nieco światełek, minimalnie bieli. No i wpuszczę tutaj tego światełka. I tutaj dorzucę sobie karmazynu. I jeszcze sobie nawet tego światełka wpuszczę. Niech to będzie takie cieplusie. Okej. Dobra. Natomiast ta droga tu się brzydka zrobiła, ten szlak. Wezmę go, przemaluję pędzlem.
na włączonej automasce. Już kierwa muli. Omijam trochę specjalnie te kanmole, co niektóre, co większe. Okej, okay. Tu widzę, muszę gumką sobie ciapnąć. Tam już niech sobie idzie. No i tutaj sobie go ochłodzę. Troszeczkę ochłodzę. O! No, był już zbyt ciepły. Teraz znów wyseparuję sobie, znaczy zaznaczę niebo, żeby je odwrócić, czyli wyseparuję ten dół, nasze góry i całą resztę, tylko czekam aż przymieni, dobra. Przetnę maskę z zakresem luminacji i wycinam sobie cienie. To oczywiście na mięciusieńko. Myślę, że jeszcze troszkę. O, gdzieś ten deseń. Zobaczcie, robię tak, że tutaj widać mi co niektóre, a już tak się ładnie wtapiają, dopiero tu są mocniejsze te cienie. Zobaczcie, tu jakby z gór schodzi, dopiero w tych dolinach jest ciemniej, nie? O to właśnie mi chodziło, więc i tu sobie chcę ochłodzić to. Dorzucę troszkę karmazynu, ale ochładzam. Dobra, i tu sobie dodam troszeczkę kontrastu, nieco przejrzystości w tych cieniach. Okej. Okay. Teraz widzę, że całość zdjęcia mogę ocieplić. Wrócę na te 5700 kelwinów, tak jak autor miał na myśli. Jeszcze nieco przejrzystości na całości można by było dodać. Zrobię sobie delikatną winietę. Ale taką szeroką, kierunkującą światło, od tej strony wpadającą tu, o, mniej więcej tak, odwracam oczywiście, kontrastem po zewnątrz ekspozycją zjechać, jeszcze nawet, jeszcze, o właśnie. Widzicie, tak, żeby tutaj to fajnie sobie zagrało. Można dzisiaj za troszkę. Już się stworzył fajny, specyficzny klimacik. No, pali mnie ryj. Teraz sobie troszeczkę popracuję tutaj na światłach. Przyciemnię sobie światła. Teraz wyjdę sobie troszkę z cienia. Podjadę sobie na bieli. I szukam czerni. O, ta się gdzieś tu pojawia mocniej. Tak, niech będzie. Troszeczkę na ekspozycji sobie podniosę. To jest jednak zdjęcie zrobione za dnia. Nie może być zbyt ciemne. I tak mi się podoba. W ten deseń. Natomiast myślę, że w przypadku tego zdjęcia 16:9 też by fajnie zadziałało. Troszeczkę za dużo jest tego dołu tutaj. Jakby byśmy wykadrowali w ten sposób, myślę, że jest przyjemniejsze w odbiorze, prawda? Dobra. Co bym jeszcze chciał zrobić, to lekkie przywiniętowanie jeszcze tu od dołu. Zrobię to filtrem liniowym. W ten sposób. Tutaj troszeczkę zwiększając dehaze'a, nieco kontrastu i zmniejszam też nieco na ekspozycji. Natomiast troszeczkę tu ochłodzę to miejsce. Bardzo delikatnie. Przechodzimy do koloru selektywnego. No i tutaj już jest typowa zabawa z borowymi kolorami. Czerwony w kierunku bordo. Zobaczcie tu na te drzewa. Co się dzieje? Gdy przejeżdżam czerwonym w kierunku bordo. Tylko niech to wczyta. O! Jak tutaj zaczyna się pięknie kontrastować. No jest to jesień, nie? Oczywiście nie tak mocno daje, ale troszeczkę podjadę. Pomarańczowym również podjeżdżam w kierunku czerwieni. Natomiast zielonym troszeczkę pójdę w kierunku zieleni. Bardzo delikatnie.
znaczy żółtym, przepraszam, i zielonym idę w seledyn. Tak, jest jesień, ale idę w seledyn, w soczystą zieleń. Dla kontrastu, nie ma jej wiele, a głównie świeci się tutaj, świecą się wrzosowiska, a czy te borówki, bo tu są pola jagodowe, borówkowe i one niech się tak ładnie nam świecą. Widzę, że zdjęcie jest też zbyt ostre, więc zmniejszam mu ostrości na 45 i dam promień wyostrzania na 0,9. To spokojnie wystarczy. Wyłączę też maskowanie. O! Zobaczcie, jest teraz delikatniej. Kolor tutaj jeszcze łoten. I tutaj też będę chciał się zabawić. Czerwonego raczej ruszać nie będę. Natomiast no, zielenią chcę troszeczkę tutaj popracować. Tylko nie wiem jeszcze, w którą stronę pójdę. Raczej na minus z zielenią pójdę. I to może nawet tak mocniej. Minus 25. Bo chcę podjechać sobie tym niebieskim. On stworzy nam tutaj, o, specyficzny taki odcień. Podbijając jeszcze te czerwienie. Może troszeczkę za dużo. Dam tu minus 15 i tu minus 21. Poczekam, jak się przemuli. Dobra, jest w porządku. Dodam jeszcze barwy nieco. Dam na 15 i 10. Kolor niebieski. Troszeczkę podjadę nim w kierunku seledynu. Tak, tą mgiełkę jeszcze doprawi. Zwiększę sobie saturację też niebieskiego. No, myślę, że... Nie lubię liczby 12. Dobra, nie będzie 14. Troszeczkę na luminacji go przyciemnię. Delikatnie. Nawet za dużo nieco. Jeszcze za dużo. O! I dobra. Jeszcze może delikatna eska na krzywych. Dla fajnego, przyjemnego kontrastu. Tylko taka bardzo, bardzo delikatniutka. Pozwolę sobie tu jeszcze troszeczkę podregulować. Może ciut mniej tu kontrastu teraz. Dobra, tak bym to zdjęcie sobie pozwolił zostawić. Chociaż tutaj bardzo dobrze zadziałałyby mi photoshopowe winiety, więc pozwolę sobie je zrobić. Kliknę prawym, wezmę edytuj w Photoshopie. Wiem, Małgosiu, ale... nie, jest dobrze. Już nie pali jak paliło, tylko mi się po prostu pić chce. A jogurt zjadłem, to pomogło. No czekam, aż mi otworzy tego Photoshopka. Użyj osadzonego profilu warstw. Teraz zduplikuję sobie tą warstwę, Ctrl J. Troszeczkę sobie pomniejszę. Noż, kurde. Dobra. Już za mocno przymulił. Robię dwie puste warstwy. Czarny do białego. Gradient. I tak. Od góry sobie puszczę delikatnie jedną. Tak? Źle. Cofnij. W ten sposób. I tu od dołu. Delikatnie w tym miejscu. Może troszkę dalej. I o tak. Jeszcze dostosuję. Jeszcze troszkę. Dobra, Ctrl Z sobie cofam, nie?
Kurde, no co tak mulisz, dziadzie jeden pieroński? No nie chcę mi zdjęcia przybliżyć. Teraz. Ach. Na obu tych warstwach pustych, gdzie zrobiłem gradient, włączam łagodne światło. I najpierw niebo. Tutaj na kryciu sobie dostosuję moc działania tego filtra. Myślę, że na 35 będzie fajnie. I teraz dół. Dół na 20 spokojnie wystarczy. Jeszcze można by było tutaj zrobić Ctrl L. Poziomy. Delikatnie. Jeszcze tu na poziomach. Subtelną korekcję. I Ctrl B. Zróbmy jeszcze tutaj balans kolorów. W cieniach na pewno chcę troszeczkę granatu. Bardzo delikatnie. Więc takie plus 2. W podświetleniach dam jeszcze nutę ciepła. W ten sposób. Z nutą karmazynu. Natomiast w półcieniach troszeczkę tego karmazynu ujmę delikatnie. Wprowadzając bardzo delikatnie w półcieniach niebiesko-zielonego i troszeczkę granatowego. Złączmy sobie te warstwy, zapiszę, zamknę Photoshopkę i mam jako nowe zdjęcie otwarte w tym wypadku jako PSD w Lightroomie. I tak, żeby wam pokazać, co tutaj wykminiłem, znaczy jaka jest różnica, to wrócę do tego RAW-a, zresetuję teraz tego RAW-a. OK, i możemy sobie zobaczyć różnicę. To było pierwsze zdjęcie. Znaczy, tak wygląda zdjęcie przed, a tak po borowej obróbce. Hopsa, hopsa. Różnica duża, ale myślę, że jest bardziej jesiennie, bardziej klimatycznie, bardziej pocztówkowo, prawda? Okej, kochani. Tyle, jeżeli chodzi o obróbkę zdjęć. Jeszcze jestem sekundkę na czacie z wami. Aby ktoś chciał coś jeszcze minimalnie pogadać, to jestem. Jak zwykle uszy zaczynają swędzić, bo się zaparzyły pod słuchaweczkami. Cześć Rafał, udanego. Oj, Kacper przylazł. Cześć Kacperku. Co tak późno dzisiaj? Titanic dobił do brzegu, tak? A może ten, Prometeusz. Oglądam właśnie nocami serial. Tak ja to mówię, 1899, nie? Ten na Netflixie, co jest 1899. Tam jest taki... Znaczy jestem po pierwszym odcinku i tam jest motyw dwóch statków. Jeden był Prometeusz. Wyglądał identycznie jak Titanic, więc... Więc w temacie. Ojejku, ale powiem wam, śpiący jestem i głodny. I głodny. Muszę jakieś kanapeczki sobie zrobić. Ale jutro zaczyna mi weekendzik. I nawet się zastanawiam, czy jutro sobie nie zrobić takie już od połowy dnia wolne. Bo naprawdę w tym tygodniu się orobiłem dosyć dużo. I nocami też trochę siedziałem. No wiecie, to jest plus taki, że no, pracy u siebie, że zaczynam sobie tą pracę koło 8-9, ale w każdej chwili sobie mogę wstać, rozprostować się, napić się tej kawy, wyjść na chwilę na podwórko z psami, przewietrzyć umysł i
wrócić z powrotem, nie? Chociaż staram się tak pracować od mniej więcej od 8 do 16. No i później jeszcze, potem od 16 sobie mniej więcej robię przerwę, Paula wraca z pracy, no to obiadek, które posiedzimy, pogadamy, może jakieś zakupy, gdzieś coś pojedziemy, no bo coś oglądniemy sobie. No i później jeszcze tak około 20, od 21 mniej więcej do 23 jeszcze siedzę, coś robię, chyba że mnie wciągnie, albo mam jakąś wenę nad czymś, to siedzę do oporu. No tak to u mnie wygląda. Ja zapomniałem o tej twojej panoramce, panie. Która to była? Kurde, bo ja ją tutaj chyba wgrałem, ale coś jej mi program nie widzi. Dlaczego SSL od nazwy tu mam? Matko kochana. Dobra, ja to potem wezmę. Nie mogę coś znaleźć tej twojej panoramci. A, jest Piotruś. Tak, kurde, zapomniałem o niej, faktycznie. Jest, a ona będzie fajna w obróbce, tylko że podejrzewam, że komputer mi przy niej ostro zamuli. Bo to 18307 pikseli, dłuższy bok. No ale będziemy działać. Bo czemu nie? No. Dzięki, mam gość. Aha, robimy paszportu, robimy. Jak najbardziej. Myślę wprowadzić takie gotowe zdjęcia w paszportu. Takie na przykład pod portrety. Pokażę ci zaraz, o co mi chodzi. To niech ja to znajdę gdzieś, gdzie ja to mam na zdjęciach. Coś na zasadzie takiej fotoharmoniki w paszportu. Chciałbym, wiesz, zacząć wpuścić, robić. Jak to? Gdzie tutaj? Może tu będzie. Niech ja to znajdę. Tu pierdoły. A, ja pierdzielę. W każdym razie chcę wam pokazać, co bym chciał dorzucić do wyborowe. A nie, będzie taki format, co tu wezmę. O. Tu dupa, tu nie wezmę, ale tu... Kurde, strasznie malutkie mam zdjęcie. Takie bardziej profesjonalne fotoharmoniki. Powiększę sztucznie. W paszportu coś takiego będę chciał wpuścić. Ale w każdym razie, jeżeli chodzi o paszportu, to tak, to tniemy, robimy. Jak najbardziej. Woźmy, ile tych zakładek mam na otwierane. Zobaczę jeszcze... Nie no, w międzyczasie żeście zdjęć nie podosyłali, więc tu się wyloguję. Pamiętajcie, żeby wysyłać zdjęcia na live. No to się cieszę. No gość, cieszę się. Dobra, zakończę ankietę. Zobaczymy, jaki będzie wynik. 39 głosów, 71% na tak, 28% na nie. Myślę, że nie jest najgorzej. No, jeszcze oczywiście przypominam, że kto jeszcze nie dał łapki w górę, to zapraszam do dania łapki w górę. Kurde, zmęczony jestem. Zmęczona do dania.
Zadania to ja, bo robię. Byłem mały, miałem tak 3-4 latka, to kazałem na siebie mówić Dadasik. A babcia na mnie mówiła Dadaniu. Więc tak zostało mi do tej pory. Ale to tylko dla rodziny i najbliższych. Dla was jestem pan Borowy. Od dziada Borowego, oczywiście, od dziada Borowego. Dobrze, kochani. Ponad 3 godzinki live'a. Zbliża się powoli północ. Mamy którą? 23:37. Dziękuję wam pięknie za dzisiaj. Było mi przemiło, przefajnie z wami jak zwykle sobie zrobić live'a, poobrabiać wasze piękne zdjęcia, popsuć je swoją borową obróbką. Dzięki wielkie, kochani. Do zobaczenia w poniedziałek. Myślę, że ta 10 rano. Może coś na weekendzie, jakaś kawa ze skwarkami wskoczy. Zobaczymy. No, to trzymajcie się cieplutko. Życzę miłej nocki, przyjemnego weekendu, w końcu ładnej pogody, udanego i wszystkiego kadrowatego. Pa, pa, robaczki. Hej.